Dzień dobry, czy się słyszymy? Czyli kontakt z tłumaczem mamy, tak? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na zespole do spraw osób głuchych. Dzisiaj mamy bardzo ważne posiedzenie poświęcone podsumowaniu naszych w zasadzie rocznych prac nad nowelizacją ustawy o języku migowym. Przesłałam Państwu w tamtym tygodniu już jakby kompletny projekt ustawy, bez uzasadnienia, ale tak by chodzi o te zmiany, które mamy. Chciałabym jeszcze raz to przeanalizować. Co prawda już mieliśmy takie jedno podsumowujące spotkanie, na którym wszyscy Państwo wyrazili zgodę co do ostatecznej formy. Brakowało tylko części związanej z certyfikacją, ale jak wiemy, ministerstwo nad tym pracowało, przygotowało taką poprawkę dotyczącą tej ustawy w związku z certyfikacją, więc uznałam, że my już nie będziemy po prostu się w to bawić, tylko zostawimy to ministerstwu. Przeanalizowałam projekt ministerstwa, który dostałam. Wiem, że nie ma chyba tego projektu jeszcze na stronie internetowej, dlatego nie jestem pewna, czy to będzie ostateczna forma tego projektu, ale większość rzeczy nam się nie pokrywa. To znaczy, jakby my wypracowaliśmy tutaj ze środowiskiem inne zmiany, Państwo przygotowaliście inne, więc uważam, że to może być takie kompleksowe. Może udałoby się nawet te zmiany, które my wypracowaliśmy tutaj, przekazać ministerstwu, je włączyć, bo rozumiem, że to jest dużo szybsza ścieżka. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam na dzień dobry gości. Witam bardzo serdecznie panią Małgorzatę Paprotę, zastępcę dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę, że pani do nas przybyła, bo jest to dla nas niezmiernie ważne, zwłaszcza, że mówimy o nowelizacji ustawy. Pani Małgorzata Piątkowska, wiceprezes zarządu Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO. Witam serdecznie. Pan dr Paweł Rutkowski, kierownik pracowni lingwistyki migowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, członek Polskiej Rady Języka Migowego. To ważne, ponieważ projekt ustawy dotyczący tej ustawy, którą przygotowywało ministerstwo, było między innymi oparte o pracę Rady Języka Migowego. Pani Kajetana Maciejska-Roczan, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Witam serdecznie. Pan Maciej Kowalski, prezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki. Pan Jan Kucharski, prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Głuchych Nadzieja. Pan Marek Kazubski, Polska Federacja Głuchych. Pan Stanisław Porowski, Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych. Pan Daniel Kowalski, Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych. Z Polskiego Związku Głuchych mamy również panią Ewelinę Skowrońską i panią Alinę Jagodzińską. Witam serdecznie. Jest z nami również pani Aldona Kramek z Fundacji Deaf Respect. Czy kogoś pominęłam? Jeśli nie, to witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy być może nie dużym gronem, ale jednak z różnych organizacji, stowarzyszeń. Szanowni Państwo, już mieliśmy możliwość korzystania z tej sali. Mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze pracowało. Gdyby były jakieś problemy z tłumaczeniem, to bardzo proszę, żebyście Państwo zgłaszali. Gdybyście czegoś nie rozumieli, to też proszę o sygnał. Na tych tylko wytłumaczę, że obok tłumacza na monitorze mamy rzut z sali. Gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać głos, proszę, żeby ktoś nacisnął guzik, jedna osoba. Może panią Małgorzatę poproszę Piątkowską. Dobrze? Proszę nacisnąć guzik. Gdyby pani chciała zabrać głos teraz, to jest zbliżenie na panią. Gdyby pani chciała używać języka migowego, to tłumacz będzie panią widział i będzie to tłumaczył. Rozumiem, super. Także mam nadzieję, że to rozwiązanie nam się sprawdzi. Jeszcze to testujemy, dopinamy. Gdyby były jakieś uwagi też po spotkaniu, to bardzo proszę, bo są panowie informatycy, którzy cały czas czekają na nasze opinie, żeby to usprawnić, żeby to działało tak jak należy. Za mną, niestety na chwilę obecną tylko mamy to za mną, jest rzut ustawy, nad którą pracujemy. Można tutaj spojrzeć. To było Państwu wysłane, więc mam nadzieję, że każdy z Państwa ma egzemplarz wydrukowany, ale gdyby ktoś chciał czytać, mógł, to bardzo proszę, jest za mną na ekranie. Jeszcze tylko z rzeczy organizacyjnych przekażę Państwu informację, że miałam
bardzo dobre spotkanie tutaj z dyrektorem informatyki. Złożyliśmy pismo jako zespół do spraw osób głuchych i osób z dysfunkcją narządu wzroku w sprawie tego, aby nie dwie sale, jak mamy na chwilę obecną w tym budynku nowym, były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale wszystkie sale, żeby cały budynek, po to, żebyście Państwo wy mogli korzystać nie tylko z obrad zespołu do spraw osób głuchych czy niewidomych, ale ze wszystkich komisji, które tutaj będą, zespołów parlamentarnych dotyczących każdej tematyki. Gdyby była taka chęć i wola z Państwa strony, żeby wszystko było dostosowane. To taka dobra informacja. Mam nadzieję, że nasze prośby zostaną uwzględnione. Szanowni Państwo, przechodzimy do ustawy. Ja będę pokrótce opowiadała. Gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Więc wprowadzamy, idziemy po kolei tak, jak idzie ustawa. Robimy zmiany w artykule pierwszym i wprowadzamy tutaj coś, nad czym bardzo długo debatowaliśmy. Co prawda zapis, który nas mocno bolał, szczególnie Państwa, jest w artykule szóstym, gdzie mamy wymienione różne instytucje, do których odnosi się ustawa, ale nie było tam wymienionych jednostek oświaty, więc dodaliśmy te jednostki oświaty, musieliśmy je wprowadzić również w artykule pierwszym. To, co jest na żółto, to są słowa, które zostały do ustawy wprowadzone lub które zostały zmienione. I teraz tak, w artykule pierwszym punkt pierwszy oraz punkt drugi otrzymują brzmienie: korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnych i jednostkami oświaty oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. Dodaliśmy tutaj słowa jednostki oświaty. I punkt drugi, obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej, ponieważ dotychczas w ustawie mamy tylko i wyłącznie w kontaktach z organami administracji publicznej. I później cała ustawa w większości punktów odnosi się tylko i wyłącznie do organów administracji publicznej. To, co my zrobiliśmy, to rozszerzyliśmy, to jest ustawa określa zasady, tak? Ten pierwszy artykuł mówi o tym, do czego odnosi się cała ustawa. Więc my zmieniliśmy to, że obsługa osób uprawnionych w kontaktach nie tylko z organami administracji publicznej, ale również jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży gminnych i jednostkami oświaty oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. Czyli powtórzyliśmy punkt pierwszy. Rozszerzyliśmy, ponieważ pierwszy punkt mówi o korzystaniu przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, a punkt drugi mówi o obsłudze osób uprawnionych. Żeby ta obsługa osób uprawnionych, czyli osób głuchych, odbywała się nie tylko, jakby do tej obsługi były zobowiązane nie tylko organy administracji publicznej, ale też te wszystkie pozostałe jednostki, o których mówimy. To jest bardzo ważna zmiana. Będzie o tym mowa jeszcze w artykule trzecim i artykule szóstym. Tak naprawdę artykuł szósty, nie przesuwajmy tego, za chwilkę do tego dojdziemy, artykuł szósty określi nam te wszystkie jednostki jednym słowem, że są to podmioty zobowiązane i tego będziemy w całej ustawie używać, tego określenia podmioty zobowiązane, a nie organ administracji. To jest zasadnicza zmiana w tej ustawie. Teraz kolejna zmiana. W artykule trzecim punkt trzeci i siódmy, punkt od trzeciego do siódmego, otrzymują następujące brzmienie. Tutaj mieliśmy bardzo długą debatę na ten temat. Wielokrotnie się o to sprzeczaliśmy na tych posiedzeniach naszych, aby uznać w definicjach, które dzisiaj widnieją w ustawie, i są to definicje, które mówią o tym, że ja sobie otworzę aktualną ustawę, szanowni państwo.
Punkt trzeci brzmi: system językowo-migowy należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i uznaliśmy, że wprowadzamy, nie mówimy o podstawowym sposobie, tylko mówimy o jednym ze sposobów komunikowania się. To była Państwa propozycja, tak naprawdę wypracowany kompromis, czyli zmiana określenia z podstawowy środek komunikowania się na jeden ze sposobów komunikowania się. Podobnie jest w punkcie czwartym, kiedy mówimy o SKOGN i również wprowadzamy, że nie jest to podstawowy środek komunikowania się, tylko jeden ze sposobów komunikowania się. W punkcie piątym artykułu trzeciego dokładamy środki wspierające komunikowanie się. Co przez to rozumiemy? I tutaj dołożyliśmy, punkt A, B, C, D zostają bez zmian. W punkcie E, gdy mówimy o stronach internetowych, wprowadzamy również aplikacje mobilne, ponieważ ustawa jest z 2012 roku, jak wiemy, pisana była w 2011, troszkę się przez ten czas zmieniło. Dzisiaj są aplikacje mobilne, z których korzystacie Państwo bardzo często. Aplikacje, które też często służą jako tłumacze języka migowego. Więc zaznaczyliśmy to, wpisaliśmy na Państwa prośbę, że środki wspierające komunikowanie się. Witamy Panią poseł, bardzo się cieszymy, że Pani poseł z nami jest. Pani poseł Ewa Tomaszewska. Pani poseł, za nami, nie wiem, czy Pani dobrze widzi, czy Pani dostała projekt ustawy? Pani poseł, to ja Panią zaproszę tutaj, ponieważ ja mam wszystko wydrukowane, a Pani będzie mogła tutaj patrzeć na ekranie, będzie wygodniej. Przepraszamy za to techniczne zamieszanie. Wracam do ustawy. Więc tak, do stron internetowych dodaliśmy aplikacje mobilne, które mają spełniać standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ja pozwoliłam sobie, w ustawie obecnej jest dla osób niepełnosprawnych, ale skoro już zmieniamy, poprawiamy tą ustawę, to dopisałam, że dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt F, wykorzystanie form pisemnych w komunikacji bezpośredniej. To był Państwa wniosek. O tym rozmawialiśmy, to dotyczy, będę też tłumaczyła dla osób, które nie uczestniczyły w naszych obradach. Dlaczego dopisaliśmy wykorzystanie form pisemnych w komunikacji bezpośredniej? Ponieważ Państwo wielokrotnie zgłaszaliście, że jest na przykład problem, jak się idzie do lekarza, i nie chcemy korzystać z tłumacza, a wolimy pisać, komunikować się z lekarzem za pomocą pisania, że lekarze często nie uwzględniają takiej formy. W związku z tym dodaliśmy te wykorzystanie form pisemnych w komunikacji bezpośredniej, żeby to również było zawarte w ustawie. Punkt G dodaliśmy i to jest zapis, nie będę ukrywała, wprost przeniesiony z ustawy rządowej, którą miałam w rękach, czyli stacjonarne i przenośne urządzenia wspomagające słyszenie. Myślę, że to też chyba nie musimy tłumaczyć, o co chodzi. Są dzisiaj różne urządzenia. Myślę, że szczególnie korzystają z nich też osoby głuchoniewidome. W związku z tym to też dodaliśmy do ustawy. Dopisaliśmy też punkt H, usługi tłumaczenia za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Środki komunikowania się na odległość to jest takie prawne, legislacyjne określenie na przykład internetu, który mamy w telefonie i tłumacza, którego możemy mieć w telefonie, gdyby była taka potrzeba. Czyli innymi słowy też internet, wcześniej mamy strony internetowe, aplikacje mobilne, ale też internet, który może być za pośrednictwem wideorejestratora, czy tłumacz języka migowego, który może być za pośrednictwem wideorejestratora lub telefonu. I dalej w zasadzie mamy bez zmian. Tu mamy zapisane, co prawda, punkt 6 i 7 są wymienione, ale tutaj się zmieniły tylko
Dziennik ustaw z 2018, wcześniej był z poprzednich lat, w związku z tym tylko określenie, w którym miejscu jest zapisana ustawa i kiedy była znowelizowana, więc nie są to zmiany istotne dla nas. Następnie przechodzimy do artykułu 3 punkt 8. Kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu. Ja tylko powiem, czego to dotyczy. Pozwólcie Państwo, że znajdę to. Tak, ponieważ tutaj mamy, ilekroć w ustawie jest mowa, i to jest tak naprawdę artykuł 3, to jest słownik określający, o czym będzie mowa też w ustawie, jakie słowa, jakie zwroty będą w tej ustawie używane. I w punkcie 7 mamy jednostki systemu, wyjaśnione, co rozumiemy przez jednostki systemu. W punkcie 8 mamy podmioty lecznicze, wyjaśnienie, o co chodzi w podmiotach leczniczych. I w punkcie 9 dopisujemy jednostki oświaty. Czyli dajemy definicję jednostek oświaty, należy przez to rozumieć podmioty systemu oświaty, o których mowa w artykule 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe. Czyli wprowadzamy te jednostki oświaty, które już wprowadziliśmy w artykule 1 i które również pojawią nam się jeszcze w artykule 6. Przechodzimy teraz do wspomnianego artykułu 6. Przepisy ustawy są realizowane przez, tak brzmi aktualnie artykuł 6 i aktualnie w nim mamy, że przez organy administracji publicznej, jednostki systemu, podmioty lecznicze, jednostki policji, Państwowej Straży Pożarnej, straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach, zwane dalej podmiotami zobowiązanymi. My do tego, to są 4 punkty w tym artykule. My do tego artykułu wprowadzamy, po punkcie 4 dodaje się na końcu średnik, dodaje się po nim punkt 5 w brzmieniu jednostki oświaty. Czyli to, o czym wspominaliśmy, wprowadzamy jeszcze te jednostki oświaty. Wszystkie te organy i jednostki odtąd w ustawie będziemy nazywać podmiotami zobowiązanymi. Tak jak wspominałam, w obecnym brzmieniu ustawa w dalszej części mówi głównie o zobowiązaniach organów administracji publicznej. To, co my robimy, poszerzamy ją o zobowiązania wszystkich podmiotów zobowiązanych. Czyli żeby nie tylko administracja miała obowiązek na przykład korzystania z tłumacza języka migowego czy innych środków komunikowania się z osobami uprawnionymi, ale również szpitale, szkoły, policja, podmioty lecznicze, straż pożarna. To, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy. I mamy artykuł 7. Tutaj wprowadzamy, to jest rozdział 2, obsługa osób uprawnionych i tu mamy artykuł 7 się pojawia. My wprowadzamy tłumacza certyfikowanego. Nie wprowadzałam definicji tłumacza certyfikowanego, bo to zrobi ministerstwo, jakby zajmując się tłumaczeniami, tłumaczem certyfikowanym, ale przystępując do nowelizacji tej ustawy, tylko jeszcze powiem w dwóch słowach, co nas kierowało. Po pierwsze, większa dostępność dla osób głuchych i nie tylko, osób, które posługują się innymi językami niż język polski, do możliwości korzystania w Polsce, tak jak każdy polski obywatel ma prawo komunikowania się i korzystania i bycia obsługiwanym w formie dla niego zrozumiałej. To była nasza intencja. W związku z tym poszerzyliśmy, kto ma obowiązek dostosowania się do komunikacji z osobami uprawnionymi, ale też bardzo ważna rzecz. Dzisiejsza ustawa nie działa z tego względu, że nie ma certyfikacji tłumacza języka migowego, czyli nie ma zawodu tłumacza języka migowego. Przez to bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że nawet jak jest zapis w ustawie, że organ administracji publicznej ma obowiązek
to tych tłumaczy po prostu nie ma fizycznie. Bardzo często jest też tak, że trzeba bardzo długo czekać na tego tłumacza i kończy się to najczęściej tym, że osoba uprawniona przychodzi ze swoim tłumaczem, za którego albo sama musi zapłacić, albo w jakiś inny sposób to załatwić. Więc tego chcieliśmy uniknąć, więc wprowadzamy tłumacza certyfikowanego w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Także tu się pojawia, że obok ma prawo, osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej lub tłumacza certyfikowanego w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. To jest artykuł 7, ustęp 1. Artykuł 7, w artykule 7 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu, w tej chwili mamy 3 ustępy, dodaje się ustęp 4 w brzmieniu, że w razie skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza certyfikowanego, koszt tłumaczenia pokrywa podmiot zobowiązany. To jest bardzo ważna informacja, że to nie po stronie osoby zainteresowanej, osoby uprawnionej leży pokrycie kosztów tłumacza. Przechodzimy do artykułu 9. Artykuł 9 generalnie mówi o tym, że tak jak wspomniałam, tutaj cały czas się odnosiła ustawa do organu administracji publicznej. My to zmieniliśmy na podmiot zobowiązany, czyli te wszystkie jednostki, które były wymienione w artykule 6, są zobowiązane do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się. I tak naprawdę cały artykuł jest trochę przemodelowany. Już Państwu będę mówiła, co jest zmienione. Po pierwsze, dodaliśmy zapis. Ja długo rozmawiałam z prawnikiem na ten temat. Do końca nie jesteśmy przekonani, czy to jest najlepsza forma. Prawdę powiedziawszy, mam nadzieję, że ministerstwo będzie mogło to doprecyzować, bo chodzi o karalność za niewywiązywanie się z zapisów ustawy. Mieliśmy na komisji petycji ostatnio dyskusję na temat, też było Federacja Stowarzyszeń Osób Głuchych, przepraszam, jeśli pomyliłam nazwę, też była petycja dotycząca akurat karania za niewpuszczenie psa przewodnika do różnych instytucji i wszyscy zgodnie uznaliśmy, że to powinno obowiązywać, ta karalność za niewywiązywanie się z tej dostępności. Byli przedstawiciele Ministerstwa Polityki Społecznej, byli też przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, bo to chyba Ministerstwo Rozwoju pracuje nad ustawą o dostępności. I dostaliśmy dobrą informację, mianowicie w ustawie o dostępności, która lada moment wejdzie do Sejmu i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji będzie przegłosowana, jest zapis mówiący generalnie o karalności za niewywiązywanie się z tak zwanej dostępności. W związku z tym być może tamta ustawa załatwi wszystko, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli mówimy o ustawie o języku migowym, to też dobrze, żeby się ten zapis znalazł tutaj. Nie wiem, w jakiej formie jest ten zapis w tamtej ustawie, bo nie miałam możliwości zapoznania się z tamtą ustawą. Więc tak jak mówię, to jest do przedyskutowania. To, co udało nam się wypracować z prawnikami, to zapisaliśmy to w ten sposób. Podmiot zobowiązany jest zobowiązany pod rygorem określonym w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się. Taką formę tutaj przyjęliśmy i ją zostawiamy na chwilę obecną, chyba że ktoś z Państwa ma lepszą wiedzę, jak to można zapisać, jak to jest na przykład w ustawie o dostępności zapisane. Następnie mamy artykuł 9. Nadal ustęp 3 i 4. I te artykuły otrzymują brzmienie. Podmiot zobowiązany, to jest na żółto, bo to oczywiście zastąpiliśmy organ administracji publicznej określeniem podmiot zobowiązany, jest zobowiązany do upowszechnienia informacji o usłudze, o której mowa w ustępie 2. I to, co my zmieniamy, to w formie dostosowanej do potrzeb osób uprawnionych, bo tego brakowało w zapisie w obecnym brzmieniu ustawy, czyli musi być to forma dostosowana do potrzeb osób uprawnionych, w tym w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w PJM. Ta druga forma, czyli mówiąca o komunikacie audiowizualnym nagranym w PJM,
jest przepisana z ustawy, z druku senackiego. Jak wiecie Państwo, jest nowelizacja również ustawy o języku migowym przygotowana przez Senat. Ja pozwoliłam sobie skompilować te nasze ustawy, ponieważ nasza jest daleko idąca, daleko dalej idąca ustawa niż ta senacka, w związku z tym w zasadzie wszystko, co było w senackiej, wprowadziłam też do naszej. One się w niektórych miejscach pokrywały, ale to, co jeszcze było wypracowane, to dodałam. Czyli ten zapis, że w formie dostosowanej do potrzeb osób uprawnionych, to jest to, na co Państwo zwracaliście wielokrotnie uwagę, że nie wystarczy krótka notatka na stronie internetowej, bo osoba głucha bardzo często tego nie będzie w stanie po prostu przeczytać i to przeoczy, tylko jeżeli to jest komunikat skierowany do osób głuchych, to on musi być po prostu w formie takiej, którą osoba głucha jest w stanie przeczytać czy usłyszeć. I w tym formie, w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w PJM, czyli zapis senacki. Punkt czwarty tejże ustawy, czyli artykuł 9, punkt czwarty, ustęp czwarty, przepraszam. Obowiązek, o którym mowa w ustępie trzecim, jest, i teraz znowu zapis, który my wprowadziliśmy, realizowany w sposób dostosowany do potrzeb osób uprawnionych na zasadach powszechnie przyjętych. To jest zapis, który my wprowadzamy, znowu, żeby to było dostosowane do potrzeb osób uprawnionych, bo tego brakowało nam w tej ustawie. W szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych dodajemy doprecyzowanie na stronach internetowych podmiotu zobowiązanego i w miejscach publicznie dostępnych w tym podmiocie. Tak jak mówię, zmiany, które my wprowadzamy, są na żółto widoczne tutaj. Kolejna zmiana, artykuł 11. Zmieniamy drobne zmiany w ustępie pierwszym i drugim. Otrzymują one brzmienie. Znowu podmiot zobowiązany w ustępie pierwszym. Łatwo się domyśleć, że wcześniej był to organ administracji publicznej i tylko to zmieniamy. Organ administracji publicznej zamieniamy na podmiot zobowiązany. I ustęp drugi. Świadczenie może być realizowane również przez pracownika podmiotu zobowiązanego i dodajemy, że nie takiego, który zna język migowy, bo co to znaczy znać język migowy, to doskonale wiemy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w pewnym momencie, jak Państwo doskonale wiecie, pojawiła się moda, aby zapisywać pracowników różnych urzędów na 60-godzinne kursy języka migowego i jakby przekierowywać te osoby do obsługi osób głuchych. Dobrze wiemy, że 60 godzin języka pozwoli na przywitanie się i ewentualnie przekierowanie dalej, ale nie na pełną obsługę, nie na pełne zrozumienie potrzeb. W związku z tym, jeżeli są tacy pracownicy, którzy znają język migowy i chcą obsługiwać osoby głuche w urzędach czy w innych jednostkach, muszą również posiadać certyfikat języka migowego. Certyfikat PJM, SJM, SKOGN. Tak było w ustawie wcześniej, bo tu była znajomość przez pracownika PJM, SJM, SKOGN. My doprecyzowaliśmy to, że nie wystarczy znajomość, należy, aby pracownik posiadał certyfikat. Jeżeli ma obsługiwać bez korzystania na przykład z tłumacza języka migowego, to musi sam posiadać certyfikat. To jest taka zmiana. I przechodzimy do artykułu 12. Osoba uprawniona, o której mowa w artykule 11 ustęp 3 jest zobowiązana zgłosić chęć. Ja może przeczytam, jak to w tej chwili jest. Jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. I zmieniliśmy to na osoba uprawniona, której mowa w artykule 11 ustęp 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumaczenia wykonywanego przez tłumacza certyfikowanego do właściwego ze względu na właściwość sprawy podmiotu zobowiązanego, czyli nie organu administracji publicznej, tylko znowu podmiotu zobowiązanego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Skąd ten zapis? Długo debatowaliśmy na temat tego, że w zasadzie ten tłumacz
lub usługa skomunikowania się powinna być dostępna Nie, od no nie ręki. zrobię nic. To u nas coś, przepraszam? Coś nam się podłączyło? Czy pani nas słyszy dobrze? Tak. Tak, 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 ja wszystko słyszę. Tak, tak, jest wszystko w porządku. Bo jakieś głosy zaczęliśmy słyszeć my. Znaczy ja, przepraszam. Tak, tak. Właśnie. Myślałam, że ktoś protestuje. Długo Nie. rozmawialiśmy na ten temat z Państwem i zgłaszaliście Państwo jakby taką potrzebę, formę zapisania tego, że jeżeli ja idę do urzędu, to najczęściej chciałbym skorzystać. Urząd jeszcze jak urząd, ale na przykład jeżeli idę do lekarza, to chciałabym być obsłużona teraz. Dzisiaj są różne możliwości porozumienia się, na przykład te wideorejestratory, usługa tłumacza online. I w zasadzie to powinno być dostępne od ręki. Jeżeli nie chcę skorzystać z żadnej z takich form, a chcę mieć tłumacza, takiego tłumacza, który ze mną będzie, wszystko mi wytłumaczy, to mogę zgłosić, bo być może jeżeli ktoś korzysta z tłumacza online, a nie chce tego tłumacza online, chce zwykłego tłumacza, to faktycznie niech zgłosi. Niech przyjdzie, niech zgłosi, niech ma na to 3 dni, tak jak ustawa przewiduje. I mówimy tylko i wyłącznie o tłumaczu certyfikowanym, a nie o innych formach komunikowania się. Te inne powinny być już w dzisiejszych czasach dostępne od ręki. Bo tak jak mówię, w 2012 roku to jeszcze nie było takich form, nie było tak rozwiniętych aplikacji, tak rozwiniętego internetu, takich możliwości. Dzisiaj to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, kwestia podpisania umowy. Więc taki zapis został wprowadzony. W ustępie 2 artykułu 12 zamieniłam tylko organ administracji publicznej na podmiot zobowiązany. I obecnie ten ustęp brzmi: zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 1, powinno być dokonane za pośrednictwem dowolnego środka wspierającego komunikowanie się, dostępnego w podmiocie zobowiązanym. Tak, czyli nie w organie administracji publicznej, tylko w podmiocie zobowiązanym. Ustęp 3. Też został tylko organ administracji publicznej zamieniony na podmiot zobowiązany. Ustęp 4. Podmiot zobowiązany to jest też zamiana organ administracji publicznej na podmiot zobowiązany. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tutaj jest w ustawie obecny zapis brzmi tak: w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem, przepraszam, osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie. I my zmieniamy tylko podmiot zobowiązany w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia z udziałem tłumacza certyfikowanego. Czyli tak nawiązując do ustępu 1, który wprowadza świadczenie z tłumaczeniem realizowanym przez tłumacza certyfikowanego. Tutaj również mówimy, że o tym, że podmiot zobowiązany w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia z udziałem tłumacza certyfikowanego zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie. Artykuł 14. Przechodzimy teraz do artykułu 14. Otrzymuje brzmienie. Ustęp 1. Podmiot zobowiązany. Tak naprawdę tu jest jedyna zmiana, bo był organ administracji publicznej, czyli podmiot zobowiązany udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek. Tutaj się nic nie zmieniło. I ustęp 2. Również mamy zamianę organu administracji publicznej na podmiot zobowiązany. Zamieszcza wszystkie niezbędne informacje o podmiocie oraz sposobach realizacji ustawy. I tutaj dopisujemy. W tym w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w PJM w miejscach dostępnych dla osób uprawnionych, oznaczając te miejsca znakiem graficznym przekreślonego ucha. Żeby było jasne, to też jest zapis z ustawy senackiej.
przepisane słowo w słowo. No i ostatnia też w zasadzie zmiana, taka już artykuł 17, ustęp 3. Również słowo organ administracji publicznej został zastąpiony słowami podmiot zobowiązany. No i artykuł 2 tej ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Tak jak wspomniałam na początku, czekaliśmy, to jest coś, co już mieliśmy przedyskutowane, za chwilkę oczywiście oddam Państwu głos. To, na co czekaliśmy, to jest certyfikacja. Bardzo się cieszę, że Rada Języka Migowego wraz z ministerstwem wypracowała tą certyfikację, bo to jest coś, na co środowisko bardzo długo czekało. I bez czego, czyli bez tej certyfikacji, ta ustawa, która dzisiaj obowiązuje od 2012 roku, była ustawą martwą tak naprawdę. Mam nadzieję, że ta certyfikacja zostanie szybko wprowadzona w życie jeszcze w tej kadencji. Mam nadzieję, że tutaj pani z ministerstwa będzie mogła nam coś więcej na ten temat powiedzieć. No i że będziemy mogli jakby cieszyć się tymi zmianami wynikającymi z wprowadzenia certyfikacji i tłumacza certyfikowanego. Mam również nadzieję, jakby liczę na przychylność również zarówno posłów, ale też ministerstwa dotyczących tych zmian, które zostały wypracowane przez środowisko. Jeżeli za chwilkę oddam Państwu głos i dzisiaj po zakończonym posiedzeniu, jeżeli będą jeszcze jakieś poprawki, to ja je dzisiaj naniosę. I tak jak mówię, jeżeli będzie wola, wszystko zostanie też przekazane do ministerstwa. Jeżeli nie będzie woli, to będziemy próbowali to składać jako projekt poselski. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć przychylność posłów z różnych klubów parlamentarnych, bo jest to wypracowywane w tym naszym zespole parlamentarnym do spraw osób głuchych. Są przedstawiciele różnych środowisk. Dzisiaj akurat mamy panią poseł Tomaszewską, która jest z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będzie zrozumienie i przychylność, bo jest to Państwa ciężka praca. To jakby tutaj my umożliwiliśmy Państwu miejsce do debaty, ale to Państwo debatowaliście nad tą ustawą bardzo mocno, dynamicznie. Niejednokrotnie musiałam zarządzać spokój i wprowadzać przymusowe pojednanie i wracaliśmy na kolejnym posiedzeniu do prac nad tą ustawą. W moim poczuciu wygląda to dobrze, ale to Państwo jesteście ekspertami, to Państwa dotyczy ta ustawa, więc oddaję Państwu głos. Bardzo proszę, proszę, żebyście się Państwo przedstawiali, dobrze? Małgorzata Piątkowska. Było powiedziane, że jest jakaś zmiana na osoby z niepełnosprawnościami. Taka zmiana jest? To jest tylko kwestia nazewnictwa, bo w ustawie było osoby niepełnosprawne. Właśnie. A w związku z tym, że my mówimy osoby z niepełnosprawnościami wszędzie i pamiętam, że świętej pamięci Piotr Pawłowski zawsze zwracał na to uwagę i uczulał. Ja jeszcze kiedyś pracując u niego, to pamiętam pierwszą rzeczą, którą mi wbił do głowy i którą zapamiętałam na całe życie chyba, żeby nie mówić osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnościami. Więc pozwoliłam sobie na taką zmianę, ale oczywiście to jest w gestii państwa. Ja oczywiście popieram samą tą zmianę, tylko pytanie moje jest taka pewna wątpliwość, czy będzie spójność w prawie, ponieważ mamy ustawę o zatrudnieniu, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wszędzie mamy cały czas osoby niepełnosprawne i fajnie by było, gdyby wszędzie to zostało zmienione. I teraz pytanie, czy jeżeli my tutaj zmienimy, czy ktoś nie zastrzeże, czy dział prawny Sejmu nie powie, że tu jest coś nie tak. To tylko taka moja drobna uwaga. Ja nie mam nic do tego, wręcz uważam, że jest jak najbardziej słuszne. Zawsze my wszyscy pracownicy integracji mieliśmy wręcz wpojone do głowy, że tak mamy mówić, tak mówiliśmy. Ale to jest tylko kwestia formalna. Tylko taka uwaga.
Już odpowiadam. Być może tak, ale kiedyś musi być ten pierwszy krok. Żałuję, że przy Może. nowelizacji ustawy o rehabilitacji, znaczy takie pomysły padały, ale nie zostały uwzględnione. Ja tylko Państwu powiem, ponieważ jestem również, zasiadam w Komisji Petycji. Bardzo często trafiają do Komisji Petycji. Jest bardzo dużo petycji czysto redakcyjnych, ujednolicających prawo, właśnie tego typu, że raz się pojawia, że gdzieś tam widnieje na przykład osoby niepełnosprawne, a już w nowych ustawach pojawia się osoby z niepełnosprawnością. I to jest forma poprawek czysto redakcyjnych. Myślę, że jako zespół spokojnie możemy, i to co my jako komisja robimy, my tego nie zmieniamy, ale zawsze jest wystosowany dezyderat albo do ministra właściwego, albo jeżeli dotyczy to kilku ustaw, to do prezesa Rady Ministrów z prośbą, aby tego typu zmiany zostały wprowadzone przy najbliższych możliwych nowelizacjach ustaw, o których jest mowa. I zawsze mamy taką opinię i Biura Analiz Sejmowych i legislatorów, którzy są na komisji, że to absolutnie nic nie zmienia. To jest tylko i wyłącznie kwestia jakby czysto redakcyjna. W związku z tym ja sobie pozwoliłam na taką zmianę, bo uważam, że kiedyś trzeba zacząć to zmieniać i w ten sposób mówić. Więc to ja się bardzo cieszę, że tak jest. To właśnie o to mi chodziło, bo ja jestem jak najbardziej za, nie przeciw, tylko za, tylko miałam właśnie tą wątpliwość i to wyjaśnienie mi jak najbardziej wystarcza. To możemy taki też dezyderat napisać, to prośbę do pani Moniki, żeby zanotowała, żebyśmy po prostu wystosowali taką prośbę. Myślę, że tutaj do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że gdyby się toczyły jakieś zmiany, chociażby teraz mamy tą ustawę o dostępności, żeby tam też zastosować już tą formę z osób niepełnosprawnych na osoby z niepełnosprawnością. Bo to jeszcze nie weszło do, jakby nie weszło do procedowania, w związku z tym to jeszcze można łatwo zmienić, bo to są czysto redakcyjne zmiany, które nie powodują absolutnie żadnych zmian merytorycznych w samej ustawie. Więc wystosujemy taki dezyderat jako zespół z nadzieją, że zostanie to uwzględnione. Bardzo dziękuję. Czy ktoś? Jeszcze bym jeszcze chciała proszę. Poruszyć taką kwestię. Bardzo się cieszę, że jest zmiana z administracji publicznej na podmiot zobowiązany. Generalnie oświata była w tej administracji publicznej, szkoły się przed tym broniły. Ale wiadomo, że bardzo trudno było udowodnić, że jednak podlegają. Także mam nadzieję, że teraz się uda. Jeśli chodzi o dostęp do usług tłumacza, to tutaj oczywiście ustawa wiele spraw załatwia. Ale życie jest życiem i okazuje się, że na przykład wiele osób głuchych, które starają się o dofinansowanie do tłumacza w sytuacjach życiowych różnych, na przykład nauka jazdy, znaczy prawo, zdobycie prawa jazdy, chodzą na kurs, to po pierwsze, jak ktoś ma stopień umiarkowany, musi po prostu udowodnić, że jest osobą migającą, bo bez tego nie otrzyma dofinansowania. Tylko osoby, które mają 0,3 R znaczny, to nie muszą dawać zaświadczenia od lekarza. A poniżej muszą dawać zaświadczenie od lekarza, to lekarz rodzinny na przykład stwierdza, czy ta osoba używa język migowy, czy nie. To są te absurdy. Może coś się w tej kwestii dalej zmieni, zobaczymy. No i ta sprawa właśnie wyboru tłumacza jest bardzo istotna, ponieważ PCPR-y potrafią na przykład w takich sytuacjach, kiedy osoba wskazuje miejsce, gdzie chciałaby odbyć jakieś szkolenie, to wyszukują na przykład w drugim końcu miasta podobne szkolenie, gdzie jest tłumacz i nie rozumieją, że tamten tłumacz to na przykład używa SJM, a osoba używa PJT. Więc jakby takie problemy dalej są na dzień dzisiejszy. W wielu urzędach, tak jak pani poseł mówiła, też osoby nieznające języka migowego, nawet SJM-u dobrze, też usiłują załatwiać sprawę, rozwiązywać problem na kartce, jeśli osoba głucha nie zna języka migowego. To mam nadzieję, że zrobimy krok do przodu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy mogę? Pani bardzo proszę, oczywiście, bardzo proszę. Małgorzata Paprota, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie. Rzeczywiście chciałam Państwu powiedzieć, że Polska Rada Języka Migowego pracuje nad certyfikacją języka migowego. I w tym momencie państwo jakby te działania, które podjęły.
bliżej. Tak, tak. Czy ja mogę prosić o powtórzenie, bo i troszkę bliżej mikrofon, dobrze? Nie udało się. O, się tak, udało. Bardzo poproszę. Dobrze. Polska Rada Języka Migowego pracuje nad certyfikacją. W tym momencie jesteśmy już tak naprawdę zasadniczo bardzo do przodu, ponieważ 6 czerwca została podjęta uchwała, która zakłada zmiany projektu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w której to właśnie zakłada się zmiany w podjęciu jakby certyfikowania tutaj języka migowego. Chcę powiedzieć, że to, co Państwo tutaj przedstawiliście na dzisiejszym, w tej propozycji ustawowej, to też jakby dwa niezależne projekty, które ze sobą się jakby łączą. I moje pytanie jest jakby tutaj na ten moment takie, czy Państwo też zakładacie zmianę nazwy ustawy, bo w tym momencie jest zmiana o środkach komunikowania się, jest ustawa o środkach komunikowania się, a Państwo wpisujecie o innych sposobach komunikowania się. Czy to też jakby tutaj Państwo zakładaliście taką zmianę? Przyznam szczerze, że nie rozmawialiśmy na temat samej nazwy ustawy. Tutaj nie, jakby to jest jeszcze kwestia do dyskusji. Mieliśmy, ja tylko zerknę, bo tu mamy ten artykuł chyba trzeci nam mówi i precyzuje, bo pamiętam, że artykuł, przepraszam, tylko znajdę. Tak, środki wspierające komunikowanie się i pewnie z tego wynika język migowy, inne środki komunikowania się. W artykule trzecim dzisiaj, artykuł trzeci, punkt piąty, który też nowelizowaliśmy, zmienialiśmy, brzmi, to znaczy tak, artykuł trzeci brzmi, ilekroć w ustawie jest mowa, ja wspominałam Państwu, że ten artykuł trzeci jest słowniczkiem do ustawy. I w punkcie piątym mamy zapis, środkach wspierających komunikowanie się. Stąd nazwa ustawy, jak rozumiem, o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ponieważ tutaj mówimy tak o PJM-ie, o SJM-ie, o SKOGN i innych środkach wspierających komunikowanie się, ponieważ tak jak wspomniałam, chodzi tutaj o różne formy, łącznie z tą możliwością pisania na kartce papieru u lekarza, na co wielokrotnie środowisko zwracało uwagę. Dlatego nie rozmawialiśmy na temat samej ustawy i przyznam szczerze, ja myślałam o pozostawieniu tej nazwy tak, ale jeżeli ministerstwo wprowadziło jakieś zmiany, które wymagają zmiany nazwy to ustawy... To od Państwa wyszła ta zmiana. Bo w Aha. ustawie o języku migowym jest innych środkach komunikowania się, a u Państwa w projekcie ustawy innych sposobach komunikowania się. Więc pytanie, czy to jest tylko błąd. Przepraszam, to właśnie tak patrzę. Okej, okay, przepraszam, patrzyłam na aktualną nazwę ustawy. To już, zaraz poszukam uzasadnienia. To przyznam szczerze, że ja to w tej chwili przeoczyłam, ale myślę, że to wynika... Dobrze. Faktycznie ja to przeoczyłam. Zupełnie mi to wyleciało z głowy. Okej, okay. To wynika prawdopodobnie z tego. Tak, teraz będę mówiła coś odwrotnego, co mówiłam przed chwilą. To tylko dowód na to, jak można dostosować jakby przekaz do potrzeb. Owszem, ponieważ jest to ustawa o języku migowym, czyli PJM, polski język migowy i inne sposoby komunikowania się, ponieważ zmieniliśmy przy SJM i przy SKOGN nazwę z podstawowy środek komunikowania się na jeden ze sposobów, tak? Komunikowania się. Tak. I stąd ta nazwa. Ładnie wybrnęłam, prawda? Przepraszam, bo mówię, jakby to zostało zapisane i ja do tego zupełnie nie wracałam teraz. Bardzo dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę, bo mówię, nawet nie jest to zaznaczone u nas kolorem żółtym w tym projekcie, który wisi tutaj. I myślę, że tak, to wprowadziliśmy na samym początku i to wynika z tego, że mówimy,
jakby o tym, żeby to były poniekąd równoważne sposoby komunikowania się dla osób, które posługują się tymi sposobami. No bo wiadomo, że językiem migowym posługują się osoby głuche, ale z KOGN już się posługują osoby na przykład głuchoniewidome, więc mamy inne grupy osób uprawnionych i zmieniliśmy nazwy w słowniczku w artykule trzecim, było pozmieniane, tak? Aktualnie mamy zarówno przy SJM, jak i przy SKOGN definicję, że jest to podstawowy środek komunikowania się, a my zmieniliśmy, że jest to jeden ze sposobów komunikowania się. Dlatego w nazwie, żeby było jakby równoprawnie, jest polski, jest język migowy i inne sposoby komunikowania się. Wybrnęłam, ale to sobie faktycznie zaznaczę, bo to jest ważna informacja, którą ja sama przeoczyłam. To ma oczywiście sens tylko i wyłącznie w momencie zmian tych, które mamy w artykule trzecim, tak? Czyli zamiany tego podstawowego środka komunikowania się na jeden ze sposobów komunikowania się. Pani minister, dyrektor, ja zawsze mam problem z tytułowaniem. Pani dyrektor, tak? Pani dyrektor, jakby to jest coś, nad czym pracowało środowisko tutaj na zespole. Dzisiaj jest niewielka grupa osób, ale były takie zespoły, na których było nas dużo więcej. I to są osoby nie z Warszawy samej, żebyśmy też jakby mieli tą wiedzę. Są to osoby, które mamy przedstawicieli tak z różnych miast, którzy dojeżdżali. Wiem też, ponieważ dostajemy informacje, że nasze posiedzenia są też oglądane przez osoby, które nie mogą na przykład z powodu braku w środku czy nie wiem, stanu zdrowia dojechać na te nasze spotkania tutaj. Jak mieliśmy projekt ustawy, on był rozesłany po wszystkich dostępnych nam adresach różnych organizacji zajmujących się osobami głuchymi. Dostaliśmy naprawdę dużo poprawek do tej ustawy, więc to wszystko było nanoszone. Później się tutaj spotykaliśmy, debatowane jeszcze raz. Mówię, było bardzo dużo, duży spór był akurat właśnie przy tych punktach, czy nazywać to jednym podstawowym środkiem komunikowania, czy jednym ze sposobów. Były argumenty za i przeciw i koniec końców właśnie na jednym z zespołów, to można odszukać i sprawdzić, na jednym z zespołów była ta informacja, znaczy jakby doszliśmy do porozumienia, dlaczego to powinno tak być nazwane, a nie inaczej. Jeżeli ktoś z Państwa ze środowiska chciałby to jeszcze sam uargumentować tutaj dla Pani Dyrektor, to ja bardzo oczywiście proszę o to, bo może ja jakby też pewnych zawiłości wynikających z kultury osób głuchych nie jestem w stanie tutaj przedstawić, ale pamiętam taką dosyć burzliwą dyskusję na ten temat. Stąd nasza propozycja i nie ukrywam, że gdyby Pani zechciała, to jest wypracowane, to my się nie upieramy przy tym, że my to musimy złożyć jako projekt poselski, Pani Poseł, prawda? Gdyby ministerstwo zechciało pochylić się nad tymi poprawkami wypracowanymi przez środowisko i ewentualnie wprowadzić do tej ustawy, którą Państwo teraz przygotowujecie, to by naprawdę rozwiązało wszystkie problemy, a środowisko byłoby szczęśliwe. Dziękuję bardzo za ten głos. Proszę Pani, ja jeszcze chciałam tak dodać, że gdyby rzeczywiście Państwo tutaj przedłożyli ministrowi propozycję zmiany tej ustawy, to na pewno ona trafi na podkonsultację do Polskiej Rady Języka Migowego, która jest jakby organem opiniotwórczym dla ministra, która składa się z 17 członków niezależnych organizacji pozarządowych, członków oświaty, wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury. Nie mówi Pani do mikrofonu. Ojej, jeszcze bliżej? Dobrze. Tak, także bardzo proszę, bo wtedy ucieka głos. Z przedstawicieli po prostu zainteresowanych akurat zmianami w tej ustawie i pracami nad ustawą o języku migowym i innych środkach czy sposobach komunikowania się. Także te Państwa jakby tutaj dzisiejsze, jak będą jakieś ustalenia, na pewno propozycje będą przedłożone jeszcze do opiniowania tej Radzie. Bardzo dziękuję. Ja tylko zaznaczę, że z tego,
co ja wiem, to pan dr Paweł Rutkowski jest członkiem Rady Języka Migowego, Polskiej Rady Języka Migowego i jest tutaj obecny z nami dzisiaj i też był na spotkaniach, kiedy rozmawialiśmy. Pamiętam, że na pewno pan uczestniczył w tych debatach, czy to ma być jeden ze sposobów komunikowania się, czy podstawowy środek komunikacji, to pamiętam pana obecność. I wydaje mi się, że pani Kajetana Maciejska-Roczan chyba też jest członkiem Polskiej Rady Języka Migowego, więc są to osoby, które uczestniczyły w pracach i no, projekt znają. Jeżeli dzisiaj na tym zespole nie padną jeszcze jakieś poprawki ze strony środowiska, to jutro, mówię, ustawa nie ma uzasadnienia, ale to uzasadnienie to jakby już chciałam też napisać po zakończonych pracach, ale to oczywiście jeszcze sam projekt ustawy z takim bardzo wstępnym uzasadnieniem to możemy wysłać jeszcze w tym tygodniu i do ministerstwa, i do pani, bo być może pani będzie mogła też jakoś tam przełożyć to dla kogoś. Pani poseł, prawda, zbierzemy podpisy, jak tylko napiszę uzasadnienie, bo... Tak, dokładnie. Tak, myślę, że najlepiej będzie, jeśli skierujemy projekt tych zmian jako zespół z podpisami wszystkich posłów, członków zespołu i z informacją, że jest to wypracowane przez całe środowisko, które uczestniczyło w posiedzeniach zespołu na temat tej ustawy. Bo wtedy, jeśli taki projekt dotrze do ministerstwa, będzie podstawa do tego, żeby wziąć go pod uwagę przy tworzeniu tej ustawy rządowej. Jeśli się w nią włoży możliwie dużo z tych uwag, które tutaj zostały sformułowane, to nie będzie potrzeby wprowadzania poselskiego projektu, który by coś tam jeszcze zmieniał, tylko będzie to już praca jednym ciągiem nad jedną regulacją prawną. W dodatku taka regulacja podlega uzgodnieniom międzyresortowym, więc wiadomo, że każdy resort się może wtedy wypowiedzieć. Przyznaję, że ja tu mam jeszcze jedną obawę taką, ale nie mam przed sobą stawy matki. Kiedy wprowadzone zostały zmiany uwzględniające potrzebę stosowania się do zasad kultury i osób głuchych w oświacie, nasunęła mi się myśl, że to samo powinno być uwzględnione, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe. Nie wiem, czy tak jest, czy też nie, ale w szkolnictwie wyższym ta sama sprawa jest istotna, bo to jest przecież to jest sprawa, która dotyczy zarówno studentów, jak i pracowników wyższych uczelni i związana jest z możliwością porozumiewania się na terenie uczelni, czyli bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o edukację. Edukacja się odbywa na różnych szczeblach, na tym wyższym też. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Ja to zaznaczałam naszemu prawnikowi i dostałam od niego informację, że prawo oświatowe zawiera w sobie wszystko. Ja to jeszcze sprawdzę, żeby nie było, bo my rozmawialiśmy... Chyba tak, bo my rozmawialiśmy o tym faktycznie, że to ma być szeroko, generalnie mówimy i o szkołach podstawowych, i o przedszkolach, ale też o studiach, czyli musi to dotyczyć wszystkich, ale faktycznie sprawdzę to jeszcze, upewnię się, żeby nie było wątpliwości. I coś jeszcze. Proszę sprawdzić. I jeszcze tylko Państwu powiem taką ciekawostkę, że ostatnio miałam przyjemność rozmowy z jednym z posłów z Platformy Obywatelskiej, bo to oni wprowadzali tą ustawę. Jak wspomniałam o tym, że na zespole pracujemy i rok jakby debat i prac nad tym, żeby znowelizować tą ustawę, to było tak ogromne oburzenie. Jak to ustawę o języku migowym? Przecież ona jest bardzo dobra. Ja mówię, no ale środowisko zgłosiło. Wiadomo, że jak się coś wprowadza nowego, to nam się wydaje, że to już jest kompleksowe, a dopiero w praniu się okazuje, czego jeszcze brakuje. No to z wieloma ustawami tak jest. Pani poseł ma większe doświadczenie, to wiadomo, że najpierw się wypuszcza produkt, a potem się to jeszcze w jakiś sposób doprecyzowuje.
I wspomniałam też o tym, że jest bogatsze i generuje nowe problemy i pokazuje luki w tym, co wypracowaliśmy, więc przy pracy w najlepszej wierze zawsze się coś tam jednak przeoczy. Nie każdy ma doświadczenia z każdego obszaru. To powoduje te luki. Dziękuję. Zwłaszcza, że dużo się zmieniło, jeśli chodzi o technologię, o technikę, o możliwość dostępu, możliwość komunikacji za pośrednictwem różnych urządzeń, dokładnie te aplikacje komórkowe, mobilne, te wideorejestratory, pewne rzeczy, których kiedyś nie było, a dzisiaj to jest na wyciągnięcie ręki, w związku z tym to naprawdę nie sprawia problemu. Najprostszy przykład dzisiaj. Do tej pory, będąc w starym budynku, gdzie korzystaliśmy z sali niemultimedialnej, mieliśmy zawsze tłumacza na posiedzeniu tutaj. Dzisiaj mamy panią, która chyba jest z Łodzi, tak, Łódź. W związku z tym nie ma to absolutnie żadnego problemu, żeby się skontaktować, połączyć i skorzystać z usług pani, która jest dzisiaj tłumaczem, mam nadzieję za chwilę certyfikowanym tłumaczem. W związku z tym jakby to zupełnie inaczej dzisiaj wygląda. Więc bardzo proszę, bardzo się cieszę, że pan doktor chce zabrać głos. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski i także członek Polskiej Rady Języka Migowego. Chciałbym może w dwóch słowach przedstawić państwu to, jakie motywy kierowały Radą. Żeby była jasność, nie jestem tu przedstawicielem oficjalnym Rady, ale jako członek Rady już dwóch kadencji, bo i pierwszej, i drugiej, chcę państwu powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się teraz tylko na zajęcie się sprawą certyfikacji. Bo to może budzić państwa wątpliwości. Państwo proponują projekt bardzo szeroki i ja muszę powiedzieć, że osobiście, nie jest to stanowisko Rady, zaznaczam, bo Rada musiałaby nad tym dyskutować, ale ja osobiście pod niemal wszystkim, co państwo proponują, się podpisuję. I myślę, że to nie jest tylko moje stanowisko, ale tak by powiedziała też, taką opinię wyraziłaby też Rada, że co do zasady państwa praca bardzo nas interesuje i bardzo za nią dziękujemy, bardzo ją doceniamy. Jednakowoż muszą państwo mieć świadomość tego, że w tym projekcie możemy dyskutować o sprawach mikro, o sprawach szczegółowych i o sprawach makro. O ile chodzi o sprawy mikro, miałbym trochę komentarzy, może nawet za chwilę sobie pozwolę się do paru punktów ustosunkować, ale tu podstawowym problemem są sprawy makro. To znaczy to, że przyjęcie tak szerokiej definicji podmiotu zobowiązanego, który państwo proponują, w oczywisty sposób będzie wiązało się z konsekwencjami finansowymi potencjalnymi. Bo jeżeli każda jednostka, nie wiem, straży pożarnej, straży miejskiej, będzie musiała mieć środki na, czy zapewnić środki na zapewnienie tych usług, to oczywiście ten projekt będzie musiał być konsultowany ze wszystkimi odpowiednimi resortami. Czyli będzie się musiało wypowiedzieć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie przeprowadzenie tego projektu w jakiejś nieodległej przyszłości z tego względu jest, no, życzę jak najlepiej, ale jest mało prawdopodobne. Dlatego my, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby państwo rozumieli, my nie twierdzimy, czy nie uważamy jako Rada, że państwa postulaty są bezzasadne, wręcz przeciwnie. My uważamy, że chcielibyśmy, żeby sytuacja była taka, że wszystkie te organy rzeczywiście są zobowiązane. Ale żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy nasza praca po prostu ugrzęźnie w jakiejś szufladzie, bo ze względu na obawy przed skutkami finansowymi nic z tych prac nie wyjdzie, my zdecydowaliśmy się w tej kadencji Rady na ograniczenie naszych prac do bardzo konkretnego i podstawowego, tak jak już pani poseł słusznie zauważała, problemu certyfikacji. I projekt, czy rekomendacje, które przedłożyliśmy ministrowi, bo proszę pamiętać, że Rada jest jedynie organem doradczym ministra, czyli my możemy tylko doradzać ministrowi, co się dalej z tym wydarzy, nie zależy od Rady.
ale nasze rekomendacje tegoroczne idą w tym kierunku, żeby najpierw ustawę znowelizować, przynajmniej w tym zakresie, który dotyczy certyfikacji tłumaczy. Czyli, żeby przynajmniej tę kwestię rozwiązać. I nie mogę jeszcze Państwu przedstawić dokumentu, czy mówić w szczegółach o dokumencie, bo on ma charakter wewnętrzny, jest to dokument roboczy. Ale żeby ogólnie przedstawić Państwu kierunek naszych prac i ten wynegocjowany punkt widzenia, my postulujemy utworzenie centralnej komisji egzaminacyjnej. Jednej centralnej komisji egzaminacyjnej, w której skład wchodziliby eksperci zgłaszani przez organizacje społeczne, uczelnie i tak dalej, która by dbała o jakość tłumaczeń poprzez przeprowadzanie regularnych egzaminów. Te egzaminy nie musiałyby się odbywać tylko w Warszawie, czyli żeby nie zmyliła Państwa nazwa centralnej komisji. Ta centralna komisja mogłaby organizować egzaminy także na przykład w Rzeszowie, w Krakowie czy gdziekolwiek indziej. Ale nie byłoby okręgowych komisji centralnych, bo to znów jest kompletnie nierealistyczne. Jeżeli założymy, że teraz ministerstwo miałoby powołać na przykład w każdym województwie komisję, to raz, że nie będziemy mieć tylu ekspertów do egzaminowania, dwa, że to znów niesie za sobą konsekwencje finansowe. Więc my postulujemy coś, co naszym zdaniem wydaje się najrozsądniejsze i najbardziej realistyczne, centralną komisję, która w naszym projekcie przynajmniej raz w roku organizuje egzaminy. Na te egzaminy można się zapisać z wolnej stopy, czyli nie wymagamy przeprowadzenia żadnych kursów, bo tu były jeszcze kontrowersje wcześniej. Rozważaliśmy taką opcję, że były jakieś obowiązkowe kursy, ale w naszej aktualnej propozycji żadnych kursów nie ma. Czyli jeżeli ktoś już jest tłumaczem, to może bez problemu podejść do takiego egzaminu certyfikacyjnego. Co więcej, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie było tak, że nagle wszyscy muszą mieć certyfikat i nie mamy przez to tłumaczy, którzy spełniają ten warunek. My proponujemy co najmniej 3-letni okres przejściowy, w czasie którego funkcjonowałyby i dotychczasowe zasady, czyli tłumacze mieliby te 3 lata, żeby podejść do egzaminu. I co bardzo istotne, bo Państwo dużo tutaj poświęcają uwagi SJM-owi, czy poświęcają trochę uwagi systemowi językowo-migowemu. My w naszych propozycjach Rady w ogóle unikamy odnoszenia się do SJM, do systemu językowo-migowego, jako osobnej kompetencji, która miałaby podlegać certyfikowaniu, dlatego że zakładamy, że certyfikacja może dotyczyć tylko PJM i uwzględniać ten specyficzny środek komunikacji, jakim jest SJM, jako część tej certyfikacji. Czyli nie może być takiej sytuacji, kiedy mamy tłumacza tylko, certyfikowanego tłumacza posługującego się tylko SJM-em. My chcemy takiej sytuacji, żeby tłumacz musiał posługiwać się PJM-em i w tym potrafił też się posługiwać SJM-em. Ale żeby nie można było być certyfikowanym tłumaczem bez kompetencji w zakresie PJM. SJM ma być tylko specyficzną umiejętnością w ramach kompetencji tłumacza w PJM. W związku z tym w naszym projekcie, żeby odnieść się już do kwestii szczegółowych tego, co Państwo proponują, my piszemy w ten sposób, że przez SJM rozumiemy taki środek komunikacji, w którym znaki PJM wspierają komunikację foniczną. Tylko tyle. Czyli nie ma osobnego sposobu komunikacji jako takiego jak SJM. SJM jest wspieraniem języka fonicznego znakami migowymi. A zatem nie może być jako taki certyfikowany na takiej zasadzie jak PJM. Co więcej, tu już do takich kwestii szczegółowych, ja bym bardzo radził, żeby nie używać, już jako językoznawca, proponuję nie używać terminu, który był do tej pory w ustawie, to znaczy dźwiękowo-artykulacyjna, komunikacja dźwiękowo-artykulacyjna, co miałoby oznaczać komunikację w polszczyźnie. Ja proponuję, żeby w takich kontekstach używać terminu komunikacja foniczna, bo termin komunikacja dźwiękowo-artykulacyjna sugeruje, że w języku migowym nie ma artykulacji. Podczas gdy artykulacja wizualna, za pomocą artykulatorów wizualnych także jest artykulacją.
A zatem my w naszych projektach proponujemy tam wszędzie termin foniczny. Ale to są szczegóły. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli państwo osiągną w ramach tego zespołu, jeżeli państwo osiągną konsensus co do kształtu tej propozycji, przekażą te propozycje ministerstwu. Ministerstwo przekaże te propozycje Radzie do opiniowania, to Rada na pewno z przyjemnością wypowie się w kwestiach szczegółowych i być może zaproponuje takie szczegółowe zmiany, jak na przykład, żeby zamiast dźwiękowo-artykulacyjny było foniczny. Natomiast te wszystkie kwestie makro, które dotyczą rozszerzenia zobowiązania z administracji na wszystkie te podmioty zobowiązane, które państwo wymieniają, no to jest po prostu decyzja polityczna. To nie jest decyzja. Rada na pewno chętnie temu przyklaśnie. Ale wydaje mi się, że to są no, rozwiązania, które będą musiały być konsultowane międzyresortowo i tak dalej. Podczas gdy chcę państwu zwrócić uwagę, że certyfikacja, ograniczenie naszych prac w Radzie do certyfikacji według mnie daje szansę, no niepewność, ale szansę na to, że przynajmniej ten segment, który wymaga pilnego uregulowania, zostanie jakoś tam zaawansowany dzięki też zaangażowaniu ministerstwa, ministra Michałkiewicza, którzy wspierają ten nasz projekt i miejmy nadzieję, że coś z niego będzie. Więc żeby podsumować, proszę pamiętać, że nasze propozycje nie wykluczają się z państwa propozycjami, z tymi propozycjami tu przedstawionymi, natomiast ograniczają się do tego, co Rada uważa za pierwszy niezbędny i, co ważne, realistyczny krok naprzód. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Jakby kilka kwestii. Ja się z panem w 100% zgadzam i to jak braliśmy się za nowelizację, za przygotowanie jakby uwag do tego, do ustawy, która dzisiaj obowiązuje. Ja państwu wielokrotnie mówiłam, że musimy naciskać na certyfikację. Jak państwo wiecie, ja też kontaktowałam się z różnymi środowiskami, żeby móc tą certyfikację jakoś ruszyć i też wielokrotnie apelowałam do Polskiej Rady Języka Migowego, bo wiem, że Polska Rada Języka Migowego już pracowała nad certyfikacją też w poprzedniej kadencji. Więc to, że my skończyliśmy tą, bo ta ustawa była gotowa już ponad rok temu, żeby była jasność, i zawiesiliśmy się na certyfikacji, bo ja wtedy powiedziałam, my możemy złożyć to w takiej formie, jak jest, jako projekt ustawy i nawet gdyby to weszło w życie, to i tak nie będzie obowiązywało, jeżeli nie będzie tłumacza certyfikowanego, po prostu. W związku z tym czekałam do tej pory, aż udało się uzyskać informację, że ktoś pracuje i w zasadzie jest już pewna forma finalizacji prac nad certyfikacją, co jest kluczowe. Dlatego teraz wracamy do tej ustawy. To jakby nie bez powodu to leżało tyle czasu, bo wcześniej to było trochę niezasadne. Więc zgadzam się tutaj z panem doktorem w 100%. Co dotyczy łączenia, znaczy tak, nasze projekty, na tyle na ile ja się zapoznałam z tym wstępnym drukiem przygotowanym przez ministerstwo, to one w zasadzie się uzupełniają, w zasadzie się nie wykluczają w wielu kwestiach, tylko ministerstwo jakby pracowało nad jedną rzeczą, my pracowaliśmy nad drugą i bardzo łatwo to ze sobą spiąć, połączyć. Zgadzam się, że to może potrwać w czasie i opóźnić pewne rzeczy. I zgadzam się, że chyba byłoby to bez sensu o tyle, że ta certyfikacja jest po prostu kluczowa. Dla środowiska jest po prostu kluczowa, bo bez tego dalej ustawa będzie ustawą martwą. Co nie zmienia faktu, że możemy to złożyć do ministerstwa, żeby ten projekt był w ministerstwie. Jeżeli się, być może pewne rzeczy uda się już wprowadzić, tak jak wspominałam, te kwestie chociażby karalności, czy kwestie, gdzie wprowadzaliśmy definicję tłumacza, znaczy nie definicję, tylko wprowadzaliśmy, że na przykład organy zobowiązane muszą korzystać, jeżeli pracownik miałby obsługiwać osobę uprawnioną, to musiałby się wykazać jednak certyfikatem. Myślę, że te zmiany to są zmiany, które można wprowadzić, wprowadzając tłumacza certyfikowanego, tak, i certyfikację. Więc pewne rzeczy mam nadzieję, że udałoby się jednak z tej ustawy już teraz wyjąć i wprowadzić. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, bardzo ważna, bo chyba nie poinformowałam państwa o tym. Rozmawiałam z członkami Rady Języka Migowego z prośbą, żeby przyszli nam, zaprezentowali. Zresztą pan doktor dzisiaj kilka rzeczy nam przekazał, które zawierają się w tym projekcie i w tej certyfikacji. Ale prosiłam, żeby Rada przyszła i nam przedstawiła tutaj na zespole
co zostało wypracowane i jak ta certyfikacja miałaby wyglądać. I doszliśmy do wniosku, tak jak zresztą tutaj pan doktor zauważył dzisiaj, że Rada jako organ doradczy sama z siebie nie może, musi to być decyzja ministra, więc takie pismo jakby wysłane przez zespół do ministra poszło z prośbą, żeby ministerstwo wydelegowało kogoś tutaj do nas na zespół, kto mógłby nam precyzyjnie przedstawić, jakie są założenia i tej certyfikacji, i zmian w ustawie, i jaki jest harmonogram tych prac, i kiedy możemy spodziewać się jakichś rzeczy. Pani Moniko, ja rozumiem, przepraszam, nie dostaliśmy do tej pory odpowiedzi żadnej. Także czekamy, być może panią dyrektor możemy poprosić, będzie można przyspieszyć to, bo faktycznie chcielibyśmy się jeszcze jednak zapoznać. Oczywiście zgadzam się, że będzie kilka niedociągnięć wynikających z jednego i drugiego projektu, ponieważ nie znając założeń certyfikacji i definicji tłumacza języka certyfikowanego, ciężko było nam jakby zniwelować pewne rzeczy, które będą do poprawy, jak już tą certyfikację się wprowadzi. To już tak odpowiadając też panu doktorowi. Co do innych rzeczy, to mówię, to na ten temat dyskutowaliśmy i ponieważ w pracach zespołu uczestniczyły osoby posługujące się SJM-em, i one też bardzo walczyły o to, żeby ten SJM został i żeby on był mocno jakby na równych prawach z PJM-em. Mieliśmy, pamiętam, takie posiedzenie, na którym była bardzo burzliwa debata i taki podział na dwie strony. Więc to zostało w tej formie. Znaczy to, co pan doktor mówi, to ja jestem bardzo szczęśliwa, bo znając jakby większość środowiska i to, w którym kierunku my idziemy i że jednak powinniśmy stawiać na polski język migowy i ten polski język migowy wszędzie promować i podkreślać, że on jest jakby kluczowy dla środowiska i uczyć tego języka i certyfikować z tego języka, to było coś, co nam przyświecało, taka była idea, ale tak jak mówię, w związku z tym, że w pracach uczestniczyły różne grupy i przedstawiciele posługujący się różnymi środkami komunikacji, to tak to zostało w ustawie. To jest oczywiście do zmiany. Rozumiem, że 2 lata minęły, poszliśmy krok do przodu i już dzisiaj mniej się słyszy osób walczących o SJM, co mnie też bardzo cieszy, więc to oczywiście jest jak najbardziej też do zmiany. Ja nie wiem, szanowni państwo, być może ktoś jeszcze z państwa ma jakieś uwagi do tego projektu, to bardzo proszę, bo mówię, ja bym na tym etapie nie wprowadzała takich zmian, o których mówi pan doktor, bo jak siądą do tego eksperci, językoznawcy, to oni jeszcze na pewno wyłapią kilka drobiazgów. My się na tym po prostu nie znamy, więc ja już bym nie manipulowała przy tych detalach, o których wspomniał pan doktor. Zostawiłabym to faktycznie ekspertom i doradcom. Chyba że są jakieś takie zmiany kluczowe, które jeszcze możemy wprowadzić. Dobrze, wymieniłam pana doktora, to proszę, żeby pan doktor w pierwszej kolejności zabrał głos, później poproszę pana prezesa Kotniewicza. Bardzo proszę. Tu przepraszam, ja tylko chcę też zaznaczyć, że ja mam parę takich trochę uwag też dotyczących logiki poszczególnych zapisów, czy jakiejś systemowości poszczególnych zapisów, ale nie wiem, czy to jest miejsce, żeby teraz każdy z nich w szczegółach omawiać. Tak jak pani poseł słusznie zauważyła, to i tak trzeba gdzieś dopracować, bo chcę państwu zwrócić jeden przykład. Piszą państwo, ta zmiana, która dotyczy artykułu 11, o której pani wspomniała, to znaczy, że świadczenie, ustęp drugi, świadczenie może być realizowane przez pracownika podmiotu zobowiązanego, posiadającego certyfikat PJM. To jest zły zapis. I merytorycznie, i logicznie. Dlaczego? Merytorycznie sugeruje, że certyfikat znajomości PJM, już pomijam SJM, tak? Jest wystarczający do tłumaczenia w takiej sytuacji, jeżeli już to powinien być to certyfikat tłumacza, a nie certyfikat PJM. To na takiej zasadzie jak ktoś, kto ma certyfikat języka angielskiego, nie jest tłumaczem języka angielskiego. Z kolei, jeśli wprowadzą państwo w ustępie drugim posiadającego certyfikat tłumacza PJM, to cały ustęp drugi należy uchylić. Bo zawiera on się w ustępie pierwszym, bo ustęp pierwszy mówi, podmiot zobowiązany zapewnia świadczenia tłumacza i to powinno być certyfikowanego PJM. Skoro podmiot zapewnia, to czy ten tłumacz jest pracownikiem, czy nie jest pracownikiem, jest bezzasadne. Więc od takiej strony czystej jakby spójności legislacyjnej, powiedzmy, tego dokumentu miałbym parę zastrzeżeń, ale tak jak pani poseł powiedziała,
tu chyba nie miejsce, żeby każdy z takich punktów dyskutować. Co do zasady, ja rozumiem Państwa intencje, w szczegółach na pewno wymagałoby to w wielu miejscach przeformułowania, wydaje mi się. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kotyniewicz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Poseł, dzień dobry Pani Dyrektor. Pozwolicie Państwo, że będę mówił, a nie migał dzisiaj, ponieważ jest kilka kluczowych kwestii. Środowisko głuchych czeka na zmianę ustawy już 7 lat. Ustawa wyszła w 2012 roku, dzisiaj mamy 2019. Nadal nie mamy wprowadzonych zmian dotyczących kluczowych kwestii, o których tutaj dzisiaj mówimy, czyli o kwestiach certyfikacji. Cieszę się, że Rada Polskiego Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowała już założenia. Wiem, że one są już gotowe, że trafiły do pana ministra. Mam tylko nadzieję, że te zmiany zdążą być przyjęte, czy będą jeszcze przyjęte w tej kadencji Sejmu. Obawiam się jednej rzeczy, że jeżeli teraz nie będą przyjęte, to w kolejnej kadencji Sejmu przepadną i znowu zaczynamy pracę od nowa. Cieszę się też, że udało się zjednoczyć środowisko, że został wypracowany konsensus w postaci tego projektu, o którym dzisiaj mówimy. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ten projekt nie został przyjęty przez ministerstwo i część tych założeń, które są w tym projekcie, nie zostały przyjęte też z tymi zmianami, które wypracowała Rada Polskiego Języka Migowego. Także panie poseł, bardzo bym prosił, żeby też te zmiany poszły do Polskiej Rady Języka Migowego, żeby ona w miarę szybko mogła wydać opinię dotyczącą tego projektu, żeby można go było, bo wiemy, że mamy chyba jeszcze dwa posiedzenia Sejmu, jeżeli się nie mylę. Natomiast z tego, co mi brakuje, to brakuje mi w tym projekcie jeszcze rozszerzenia o instytucje kultury. Rozszerzamy o jednostki oświaty, natomiast tutaj jeszcze nie wiem, czy było na poprzednich posiedzeniach zespołu do spraw głuchych, też mówiliśmy o instytucjach kultury. Jeżeli nie mówiliśmy, no to zostawmy, że to będzie już na następną pracę. I mam jedną jeszcze uwagę, ponieważ w punkcie 7, podpunkt 4, mówimy o tym, że odpłatność jest dla tłumacza certyfikowanego. Koszt tłumaczenia pokrywa podmiot zobowiązany. Natomiast jest pytanie, czy utrzymujemy odpłatność dla osoby przybranej. Czy ona zostaje pominięta i świadczy usługę bezpłatnie. To jest jedna rzecz. Druga taka uwaga. W punkcie 14 chodzi o specjalne oznakowanie. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w najbliższym czasie 20 lipca do 23 lipca jest Kongres Zjazd Światowej Federacji Głuchych i tam też będzie mowa o specjalnych oznakowaniach i dla tłumaczenia. Dlatego ja bym tam proponował, żeby zostawić tylko zapis, znak graficzny, już nie zostawić tego przekreślonego ucha, bo ja mam też wątpliwości do oznakowania ucha przekreślonego, ponieważ bardziej popularne jest oznakowanie, nie wiem, czy ono będzie widoczne. Jest tłumacz. Dokładnie. Tłumacza albo jest też dwie dłonie są. Dlatego wolałbym, żeby to zostawić tylko znak graficzny. Chciałbym, żeby te zmiany były wprowadzone w tej kadencji Sejmu, bo one są dobre. One może wymagają lekkiego dopracowania, ale myślę, że jest to do zrobienia. Chciałbym jeszcze też przypomnieć, że w Senacie, w Komisji Senackiej nadal leży i czeka propozycja prowadzenia zmian, w której jest zapis o obowiązku świadczenia usług dla głuchych przez Straż Pożarną. Te zmiany były wpisane, zostały zaakceptowane, przyjęte, natomiast ten projekt zmiany leży i czeka od lipca.
Druga ważna kwestia to zalecenia NIK Najwyższej Izby Kontroli, która też mówi o tym, o konieczności wprowadzenia zmian w ustawie o języku migowym. I trzecia podstawowa rzecz, o której już na początku powiedziałem, certyfikacja tłumaczy języka migowego. Bo to blokuje wprowadzenie w życie, znaczy ona, jest, ona funkcjonuje, natomiast to prowadzuje, blokuje pełne wprowadzenie ustawy o języku migowym. Na razie tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ktoś tam jeszcze się zgłaszał, ja już później tylko podsumowanie zrobię. Czy ktoś z Państwa jeszcze się zgłaszał? Dobrze, pan doktor, proszę, i przepraszam, pani dyrektor, to może pani dyrektor chwileczkę poczeka, podsumuję, dobrze? To bardzo proszę, jeszcze pan doktor zabierze głos, później proszę panią dyrektor. Tu, skoro o tym też była mowa, chciałam państwu zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Oczywiście, jak mówię, to są kwestie szczegółowe gdzieś tam do ustalenia. Ale kiedy proponują państwo takie rozwiązanie, że tam, gdzie mówimy o osobach przybranych, przepraszam, skupiłem to, to jest... Tak, tak, tak. Ty mówisz o wynagrodzeniu tłumacza przybranego, w którym to jest... O, właśnie, proszę Państwa, tam, gdzie mamy artykuł 7, w razie, czy jeszcze wcześniej, o wiem, przepraszam Państwa najmocniej, artykuł 7, ustęp 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy przybranej lub tłumacza certyfikowanego. Niech Państwo zauważą, że mnie się wydaje, że to błędna decyzja, to co Państwo proponują. Dlaczego? Z tego ustępu wynika, że osoba, jeżeli chce skorzystać z tłumacza, to musi być to tłumacz certyfikowany. A co, jeżeli osoba chce skorzystać z tłumacza niecertyfikowanego, ale takiego, do którego ma mieć zaufanie? Niech Państwo zwrócą uwagę, że wszystkie ograniczenia dotyczące certyfikacji powinny ograniczać urząd, a nie klienta. Klient może sobie przyjść z kimkolwiek, z kim chce. Natomiast urząd nie może zapewnić tłumaczenia tłumacza niecertyfikowanego. To, co państwo proponują, to jest według mnie wylewanie dziecka z kąpielą. Mówią, dają państwo podkładkę urzędowi, żeby powiedzieć, jeżeli państwo przychodzą z tłumaczem, poproszę certyfikat. Jeżeli ta osoba nie ma certyfikatu, nie może tłumaczyć. A teraz, jeżeli chcemy w ogóle w tym artykule zawrzeć ten punkt, to zwróćmy uwagę, że dalej mamy w ustawie artykuł 9, gdzie jest to samo mniej więcej napisane. To znaczy... artykuł 10, przepraszam. Podmiot zobowiązany zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego. I naszym zdaniem powinno tylko tutaj w tym artykule 10 być o tym, że jest to albo tłumacz wybrany przez osobę, bo z tego zapisu wynika, że wybrany, nie wiadomo przez kogo wybrany. To może być wybrany przez urząd. Według nas tu powinno być doprecyzowanie w artykule 10, że to jest wybrany przez osobę uprawnioną tłumacz albo tłumacz certyfikowany, jeżeli osoba żadnego nie wskaże. Natomiast państwa zapis według mnie ogranicza prawa samej osoby osoby uprawnionej. Ale jak mówię, takich zastrzeżeń jest więcej. Gdyby ten dokument trafił do nas oficjalnie do Polskiej Rady Języka Migowego, to my się z przyjemnością ustosunkujemy do poszczególnych punktów. Dobrze, bardzo proszę, tutaj jeszcze jeden głos. Ja chciałam odnośnie tego punktu, który pan przed chwilą przytoczył. Chodzi o korzystanie z pomocy osoby... Chwileczkę, bardzo proszę. Nie słuchać. Sekundę, ja tylko zmienimy tłumaczy, dobrze? A, okej. Okay. Sekunda. Już. Już możemy. Chciałam przytoczyć kwestię tej pomocy z osoby przybranej lub tłumacza certyfikowanego. Nawet jeżeli ktoś jest tłumaczem, a nie jest certyfikowanym, to przedstawiamy go jako osobę przybraną. Czy to jest problem właśnie? Czy to aż tak bardzo... Właśnie... Dobrze, żeby nie prowadzić dyskusji na ten temat, bo to faktycznie jakby jest...
bardziej skomplikowana materia. Szanowni Państwo, my mieliśmy dyskusję na ten temat i ja jestem święcie przekonana do tego, że powinna być możliwość, czy chcemy skorzystać z osoby przybranej, czy z tłumacza certyfikowanego. Zgadzam się z panem doktorem, że pewne zapisy trzeba poprawić, jak najbardziej. Zostały pewnie przeoczone albo niedoprecyzowane. I już mówię, dlaczego jest możliwość wyboru. To urząd ma obowiązek zapewnić tłumacza certyfikowanego, z którego osoba uprawniona może skorzystać lub nie, korzystając z osoby przybranej. Czasami są takie sytuacje, jak na przykład lekarz, sytuacja intymna, w której nie chcemy pośrednictwa obcej osoby. Nawet jeżeli to jest tłumacz certyfikowany, mamy kogoś zaufanego, kogoś, kogo znamy latami i naprawdę wolelibyśmy, żeby to pozostało między nami. Są takie sytuacje w życiu. Osoby pełnosprawne, osoby słyszące nie mają tego problemu, bo to zostaje między mną, na przykład, a lekarzem. Jeżeli w grę wchodzi na przykład osoba głucha, korzystająca z pomocy tłumacza, to w moim poczuciu jest uzasadnione, że ona ma prawo wyboru, tak? Czy chce skorzystać. Na przykład ja sobie wyobrażam taką sytuację, co innego jest pójść na wizytę do lekarza, co innego jest na przykład towarzyszyć osobie umierającej w szpitalu i z nią być. Wtedy taka osoba przybrana jako, nie wiem, członek rodziny na przykład też z nami towarzyszy, tak? I ma prawo tam być. I ma prawo pośredniczyć w rozmowach z lekarzami, bo to o to chodzi. Inną rzeczą jest, ponieważ zastanawialiśmy się, jak z tą odpłatnością. No i tutaj jest problem. Znaczy problem pojawia się w kilku kwestiach, ale o ile urząd jest zobowiązany do tłumacza certyfikowanego i do pokrycia jego kosztów, tu mamy stuprocentową pewność, o tyle jeżeli są sytuacje inne i wybieramy chęć niekorzystania z tłumacza certyfikowanego, tylko osoby przybranej, to już to powinno być w moim poczuciu jednak po stronie osoby uprawnionej. Na przykład z takiego prostego powodu, jak się rozliczać z tą osobą przybraną. Bo bardzo często to będzie po prostu moja przyjaciółka, córka, koleżanka, która nie wystawi żadnego rachunku, nie wystawi żadnej faktury. Teraz trudno sobie wyobrazić, że na przykład szpital czy przychodnia, do której przyjdzie w skali roku, nie wiem, 100 lub 1000 osób głuchych z własną osobą przybraną, że teraz szpital będzie wysyłał do każdej PIT. Na przykład taki prosty, prawda, jaką stawkę zastosować. Czy taką, jaką ma tłumacz certyfikowany, który ponosi koszty nauki, koszty zdania egzaminu, czy jednak jakąś inną, od czego to uzależnić. Więc była spora wątpliwość, jak to wszystko sformułować. I najprostszym jednak rozwiązaniem jest to, że jeżeli wprowadzamy certyfikację, wprowadzamy zawód tłumacza, wprowadzamy zobowiązanie ustawowe do tego, że urzędy muszą nam zagwarantować tego tłumacza certyfikowanego, i za to płacić. Jeżeli ktoś chce coś ekstra, czyli na przykład tę intymność, którą zapewnia osoba przybrana, to jest to jakby związane z tym, że nie będzie za to wynagrodzenia. Bo boję się, że byłaby cała masa różnych nadużyć i to wprowadzenie certyfikacji nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Po prostu absolutnie. To odnosząc się do kwestii osoby przybranej, jeszcze tylko się odniosę tutaj szybciutko do tego, o czym wspominał pan Kotyniewicz, pan prezes. Znak graficzny, dziękuję za informację, to bez problemu poprawimy. Jeśli chodzi o NIK, to tutaj podczas rozmów wielokrotnie też czytaliśmy uwagi NIK-u, w związku z tym to wszystko jakby zostało uwzględnione. Projekt senacki, jak zauważyłam, ja skompilowałam te dwa projekty, czyli w naszej ustawie jest też projekt senacki. To tak, gdyby ktoś miał wątpliwości, tylko jest szerszy. No certyfikacja, jeśli chodzi o płatność dla osoby przybranej, omówiłam. Instytucje kultury, przyznam szczerze, że w żadnych notatkach nie mam żadnej notatki o instytucjach kultury. Nie wiem, z czego to wynika. Tak, instytucje kultury w ostatnich dyskusjach też wyszły, bo jest coraz więcej wydarzeń kulturalnych, które powinny być też dostępne dla głuchego, o tym zapominamy. Więc, ale jeżeli o tym nie dyskutowaliśmy, to myślę, że to zostawmy na przyszłość, jakby na następne już zmiany, bo teraz myślę, że najważniejszy jest czas, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany w życie. Tylko chciałem też jeszcze poprosić też o ministerstwo, jakby o takie pozytywne rozpatrzenie tego projektu wypracowanego przez środowisko głuchych i jakby włączenie jakby
połączenie tych dwóch projektów, czyli pierwszego, o którym pracuje ministerstwo, i tego, żeby zaproponować jako jeden projekt. I myślę, że to wtedy szybciej można wprowadzić w życie, żeby GUS-i już nie musieli czekać kolejnych lat. Zgadzam się, jest tylko, to znaczy ja ze swojej strony jakby gwarantuję Państwu, że to w tym tygodniu opuści nasze biuro, nasz zespół i pójdzie, zostanie wysłane do wszystkich członków Rady Języka Migowego, to znaczy do tych, o których wiemy i do których mamy dostęp, jak również do ministerstwa, do biura pełnomocnika rządu, do spraw osób niepełnosprawnych. Ja się boję jednego, jeżeli to trafi do ministerstwa, ministerstwo to odeśle do Rady, Rada wiemy jak często się zbiera, zanim się zbierze, zanim każdy zgłosi uwagi, to będą przynajmniej 3 posiedzenia Rady, bo ja obserwowałam przez tą całą kadencję jakby też pracę Rady, próbując się kontaktować z różnymi członkami, to utknie nie tylko na tą kadencję, ale też na połowę drugiej kadencji. Takie są moje obawy. Ja rozumiem, że pewnie to tak musi wyglądać, no bo ministerstwo po to ma tą Radę jako organ doradczy, żeby zaczerpnąć opinii. I jak widzimy tutaj po uwagach zgłoszonych przez pana doktora, większość tych uwag to są bardzo zasadne uwagi, na które my byśmy po prostu nie wpadli, bo one wynikają z eksperckości. Tylko pytanie, czy tego nie można jakoś przyspieszyć, po prostu nadać temu charakteru priorytetowego. Przecież to można rozesłać mailem, każdy może nanieść uwagi, można się spotkać i to przedyskutować, nawet jeśli to nie będzie zrobione w godzinę, tylko w 3 godziny, to naprawdę można zrobić i wydać opinię. Stąd będziemy oczywiście apelowali jako zespół. Przygotujemy takie pismo, które dołączymy do projektu ustawy z prośbą, żeby to jednak zostało potraktowane priorytetowo. Pani dyrektor słyszy, to są po prostu lata pracy i dobijania się o równe prawa środowiska osób głuchych, którzy są równoprawnymi obywatelami naszego kraju, do podstawowej rzeczy, do jakby możliwości komunikowania się i korzystania z różnych usług, które państwo gwarantuje swoim obywatelom. Więc to jest o tyle ważne. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakaś uwaga, jeszcze pani, przepraszam, dyrektor, bo ja tak weszłam w słowo, przepraszam najmocniej, jeszcze pani dyrektor oddaje głos, liczymy pani dyrektor na pani wsparcie i poparcie jakby naszych prac i tego, żeby ministerstwo zwróciło na to uwagę jeszcze przed sfinalizowaniem tego projektu ministerialnego. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jak trafi projekt Państwa do nas, to zajmiemy się nim tak, jak należy. I oczywiście Polska Rada Języka Migowego, jak się wypowie, możemy oczywiście przyspieszyć pewne rzeczy, poprosić o pilne spotkanie Polskiej Rady Języka Migowego, aczkolwiek rozesłanie informacji musi też być za zgodą pani przewodniczącej Rady i generalnie my się spotykamy, jeżeli trzeba, no to w ciągu tygodnia, półtorej możemy takie spotkanie zorganizować, żeby już Rada mogła popracować nad Państwa dokumentem. Chciałam tylko jeszcze jedną uwagę, taką zasadniczą, która jakby po przeczytaniu tego projektu ustawy jeszcze mi się nasunęła. Chodzi o artykuł 9, jeżeli Państwo możecie mieć jeszcze na to wpływ i na zmianę, jeszcze poprawić u siebie pewne rzeczy, to proponowałabym, żeby tutaj w artykule 9 ustęp 1, gdzie otrzymuje brzmienie podmiot zobowiązany, jest zobowiązany pod rygorem określonym w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się. Prosiłabym o dookreślenie, ponieważ jeżeli chodzi o artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego, on dotyczy funkcjonariusza publicznego. Nie dotyczy podmiotu, więc tutaj prosimy o uszczegółowienie tego zapisu, czy to ma podmiot odpowiadać jako podmiot zobowiązany, czy tutaj Państwo podchodzicie do tego jako do pracownika. O te szczegóły. I druga rzecz, jeszcze oczywiście potrzebne nam będą wyliczenia przez Państwa tutaj tych usług, czyli chodzi o określenie źródeł finansowania, kosztów nagrywania filmików, dokonywania tłumaczeń dokumentów, no tego szerokiego wachlarza jakby tej proporcjonalnie, żebyśmy wiedzieli o jakim wielkości po prostu tutaj finansów możemy rozmawiać i czy możemy to szybko jakby procedować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja się tylko szybciutko odniosę. Taka realność, o której wspomniałam, to jakby
Zaznaczając, że wprowadziliśmy taki punkt, od razu zaznaczyłam, że mogą być wątpliwości co do tego punktu. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, wiem, że Ministerstwo Rozwoju wypracowało już w ustawie dostępności jakąś formę karalności. Ja niestety nie mam dostępu do tego druku. Być może to można przekopiować po prostu. My tylko sygnalizujemy, że w ustawie o języku migowym powinien znaleźć się zapis, który mówi o karalności. Ze względu na to, że mamy już 7-letnie doświadczenie funkcjonowania tej ustawy, które pokazuje, że zapis ustawowy zapisem ustawowym, a życie życiem. Jeżeli nie będzie tej karalności, to po prostu obawiamy się, że dalej będzie tak, jak jest. Więc jak to będzie sformułowane, to jest kwestia doprecyzowania. Byłoby nam dużo łatwiej, gdybyśmy mieli dostęp do tych zapisów, które ministerstwo ma dużo większe możliwości. Gdybyśmy mieli dostęp do tych zapisów, które już ministerstwo wypracowało, byłoby nam łatwiej, bo wtedy je można też umieścić po prostu w tej ustawie. A jeżeli chodzi, pani wspomniała jeszcze, przepraszam, o finanse, no to my tego w szybkim tempie nie zrobimy. To znaczy, to jest, ja tutaj się zwracam do Polskiego Związku Głuchych, bo to państwo, jeżeli już, to jesteście w stanie mniej więcej określić, jakie to są koszty, ale to wszystko zależy, to wszystko jest szacunkowe, bo wszystko zależy od formy, tak? My możemy powiedzieć, ile kosztuje albo ile powinna kosztować godzina skorzystania z tłumacza języka migowego. Jakie są stawki i jakich powinno się używać. To my możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć, ile kosztuje abonament na korzystanie na przykład z takiego tłumacza online, z jakiego korzystamy dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że te usługi świadczą również firmy prywatne, które mogą jakby robić wachlarz, tak? To znaczy inaczej pewnie będzie, jeżeli skorzystamy z takiego tłumacza raz na rok przez 3 godziny przy okazji jakiejś konferencji, a inaczej będzie, jeżeli będziemy korzystali codziennie przez 2 godziny czy 5 godzin. Rozumiem, że te stawki też mogą się zmieniać, bo wykupujemy usługę abonamentową, a abonament ma to do siebie, że wtedy te stawki są po prostu tańsze, bo płacimy abonamentowo za coś. Więc my tego nie wyliczymy. To ja myślę, że ja nawet nie mam takich środków, jako zespół w ogóle nie posiadamy takich środków, kto mógłby nam to przygotować i takie wyliczenia zrobić. Oczywiście, gdyby się okazało, że składamy ten projekt ustawy jako projekt poselski, no to chwilę jeszcze potrwa, tak jak mówiłam, to jest kwestia napisania uzasadnienia i w uzasadnieniu są koszty ustawy i wtedy będziemy się posiłkować głównie organizacjami, aczkolwiek no sama pani rozumie, musielibyśmy wiedzieć, jakie są koszty ustawy dzisiaj, realne koszty, nie te szacunkowe, które były w 2012, tylko dzisiaj, a jak to miałoby wyglądać. Ja też nie jestem do końca pewna, bo w moim poczuciu to nie jest, znaczy jest, no tak, jest to obciążenie dla budżetu państwa niewątpliwie, ale to jest coś, co powinno się wpisywać w funkcjonowanie po prostu i na to się powinien znaleźć budżet w budżetach, które dzisiaj są w urzędach, w obsłudze. Na pewno są jakieś, nie znam się na tym, przyznam szczerze, ale wydaje mi się, że są jakieś budżety, na przykład na obsługę klientów specjalnych. Być może to w to powinniśmy włożyć. Z tym tłumaczem generalnie jest problem, bo ja, państwo już wiecie o tym, ja wystosowałam pismo do marszałka Sejmu z prośbą, żeby wygenerował dodatkowy budżet dla biur poselskich właśnie na możliwość korzystania z tłumacza języka migowego. Ponieważ być może nie wszyscy posłowie, ale ja zajmująca się tym środowiskiem, być może większość komunikatów chciałabym jednak przekazywać, zwłaszcza, że są to tematy dotyczące tego środowiska, chciałabym przekazywać w formie dostępnej dla osób uprawnionych. Dzisiaj przy budżecie, na który jest na biuro poselskie, które oczywiście jest uwzględnione, że tam są również z tego budżetu na biuro poselskie, tam jest taki zapis, że możemy też finansować tłumaczenia. Ale czym innym jest sfinansowanie raz na pół roku tłumaczenia na angielski czy z angielskiego na polski, jakiegoś dokumentu, który jest nam potrzebny, a czym innym jest raz w tygodniu czy kilka razy w tygodniu przesyłanie komunikatu do moich wyborców po prostu, tak, do osób, którymi ja się zajmuję w Sejmie. Na to nie mamy budżetu, dlatego mimo iż zajmuję się środowiskiem, na to też nie mam budżetu i też nie jestem w stanie wyliczyć, jaki ten budżet powinien być.
Zależy też pewnie z jakich form usług bym korzystała, gdyby to był pan tłumacz, który musi do mnie przyjść, dojechać, to on policzy na pewno inaczej niż tutaj państwo, z którymi mogę się skontaktować za pomocą internetu o dowolnej porze i wykupić sobie taką usługę. Tutaj nie wiem, myślę, że ministerstwo akurat zajmuje się też tym tematem bardzo długo, pełnomocnik rządu też się zajmuje tematem długo, więc myślę, że to jednak po stronie ministerstwa są tego typu wyliczenia. Pani dyrektor jeszcze chciała się odnieść, bo potrzebujemy jakichkolwiek wyliczeń tak naprawdę, bo składając projekt państwa tutaj zmian w ustawie, no to tak naprawdę będą one potrzebne, żeby założyć rząd wielkości, tak, jakie będą koszty funkcjonowania, tak, sprawowania tej ustawy. To w takim razie tutaj do pana Kotyniewicza, ponieważ jako przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych, prezes, raz, że ma doświadczenie, dwa, że to też trzeba sobie wyobrazić, że tak jak wspominałam, czasami ktoś będzie z tego tłumacza korzystał raz na rok, więc można szacunkowo założyć, ile jest urzędów w Polsce różnych organów uprawnionych, zobowiązanych i jakie byłyby koszty, gdyby takie usługi zostały wprowadzone. W moim poczuciu jakby szacunkowo można to spróbować wyliczyć, ale chyba rzeczywistość to zweryfikuje. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, jakby mógł pan jeszcze się do tej kwestii odnieść. Tak, dziękuję bardzo za ten głos. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że ustawa już funkcjonuje i w poprzedniej, raczej w początkowej wersji ustawy jest zapis o tłumaczeniu online, czyli wszystkie wyliczenia funkcjonowania, działania ustawy, one były już wprowadzane, sprawdzane. Mówiłem o tym projekcie, który jest w Senacie, który rozszerza o straż pożarną, o gminne straże i tam myślę, że tak samo te wyliczenia były zrobione. Ja myślę, że ministerstwo mogłoby to wyciągnąć, te wyliczenia i z tego skorzystać. A tak naprawdę my tą ustawę rozszerzamy tylko o instytucje oświaty. W całej ustawie są tylko i wyłącznie organy administracji publicznej, pan się spóźnił, więc ja powiem. Cała ustawa mówi o zobowiązaniu do jakby zapewnienia tłumacza przez organ administracji publicznej. A my, to jest, jeżeli ma pan ustawę, to proszę zerknąć sobie na punkt szósty, na artykuł szósty, my rozszerzamy to na wszystkich. Czyli na ośrodki lecznicze, na oświatę, na co tam jeszcze mamy, za chwilkę zerknę, przepraszam. Otworzę sobie tylko ustawę. Teraz mamy organy administracji publicznej i na to będą wyliczenia, ale my jeszcze to rozszerzamy o jednostki systemu, podmioty lecznicze, jednostki oświaty, jednostki policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Gminnej, jednostki ochotnicze działające w tych obszarach. My to rozszerzamy o to. Ale podmioty lecznicze, jednostki policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Gminnych, one były już obliczane w tym projekcie senackim. I tam były prawdopodobnie wyliczenia. Ja się z tym zapoznam, bo mam... Natomiast ja chciałem też powiedzieć, że my jako Polski Związek Głuchych też nie mamy możliwości, żeby ani narzędzi, żeby wyliczyć wszystkie koszty funkcjonowania ustawy o rozszerzony zakres, czyli o te instytucje kultury, o pogotowie, bo tutaj to ratownictwo medyczne i system pomocy społecznej, ale system pomocy społecznej dla mnie też wchodzi w administrację publiczną, która była wcześniej wpisana w ustawie w tej pierwotnej wersji z 2012 roku. My jako Polski Związek Głuchych oczywiście możemy pomóc, możemy udostępnić nasze dane, możemy sprawdzić, ile tych usług tłumaczeń jest wykonywanych w danych obszarach, ale na pewno nie mamy możliwości, żeby zrobić to w skali całego kraju. Szanowni Państwo, ja mam druk senacki przed oczami. Tak, podmioty, na które oddziałuje projekt, podmioty administracji publicznej, czyli urzędy gminy, urzędy powiatowe, PUP, MOPS, ZUS, urzędy skarbowe. Ustawę objęto jest około 6400 urzędów, organów administracji publicznej.
I to są dane z 2014 roku. Jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego oraz Straż Gminna. To jest 970 komend Policji, 360 jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 588 jednostek Straży Gminnej i Miejskiej, 1670 jednostek systemu ratownictwa medycznego. Tak jak mówię, dane z 2014 roku, bo takie są dostępne. Znaczy, to jest do sprawdzenia, ile tego jest. Nie wiem, czy jak będzie z organami, z tymi, przepraszam, brakuje mi słowa, leczniczymi. Przepraszam, gdzieś się zawiesiłam. Chodzi o jednostki lecznicze. Nie wiem, jak to liczyć, bo tu mówimy i o szpitalach, ale mówimy też o przychodniach, które powinny świadczyć takie usługi. Być może w GUS-ie gdzieś są te informacje, to jest do sprawdzenia. Teraz tylko pytanie, jaka forma usługi, bo to jakby jest kwestia druga. Panie prezesie, do pana Kotyniewicza jeszcze się zwracam. Bo ja rozumiem, że możemy wstępnie określić, ile kosztuje na przykład godzina tłumacza takiego na żywo. Możemy też jakby dopytać tutaj nawet państwa z Łodzi, ile kosztuje usługa abonamentowa, od czego to jest uzależnione, tak? Ale kto na jaką formę się zdecyduje, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, prawda? No po prostu nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo tak jak wspomniałam, będą organy, urzędy, które będą korzystały z tego przez 5 dni w tygodniu, po 5 godzin i wykupią sobie usługę abonamentową, a będą takie miejsca gdzieś w Polsce, które skorzystają z tego raz przez 2-3 godziny, więc ciężko teraz to wszystko przemnażać przez siebie. Coś jeszcze? Pan doktor, zaraz, tutaj pani Małgorzata Piątkowska była pierwsza i pan doktor, bardzo proszę. Ja tylko chcę powiedzieć, że są takie doświadczenia, przykładowo jeden ze szpitali mazowieckich mówi, że nie potrzebuje tłumacza, ponieważ nikt się nie zgłasza, więc doświadczenie jest bardzo nikłe, ale generalnie tutaj Polska Federacja Głuchych, Marek Kazubski ma kilka fajnych pomysłów na finansowanie i naprawdę takie centralne punkty właśnie na tłumacza online, i żeby to częściowo właśnie państwo jakby z innej struktury finansowało, a nie poszczególne jednostki straży pożarnej, poszczególne urzędy i tak dalej. Tylko żeby ten tłumacz był centralnie i żeby można było z tego korzystać. Kupuje się jeden tablet i koniec na cały. I już sprawa jest rozwiązana, czyli w ogóle pójdźmy może troszeczkę hop bardziej do przodu i zacznijmy inaczej po prostu myśleć. Oczywiście tłumacze na żywo, tak, jak najbardziej też są potrzebni, ale no, ten pomysł Marka mi się bardzo zawsze podobał, tylko czy jesteśmy gotowi, żeby o tym rozmawiać? Ja myślę, że może to czas, żeby wreszcie o tym rozmawiać. Dobrze, jeszcze pan doktor, bardzo proszę. Dwie kwestie. Pierwsza ad vocem. To jest dokładnie ta propozycja, którą w poprzedniej kadencji Polskiej Rady Języka Migowego my zgłaszaliśmy. Centralny system tłumacza online, który jest nie obciąża, a niech państwo zauważą, że w państwa projekcie jest dokładnie odwrotnie. W państwa projekcie to podmioty te wszystkie zobowiązane są zobowiązane. Czyli to jakaś jednostka ochotniczej straży pożarnej w małej miejscowości ma zapewnić tłumaczenie tłumacza języka migowego. Ustalmy, albo to będzie nierealne, albo to będzie zapis, który nie będzie miał realizacji, a po pierwsze nigdy to nie przejdzie, bo nikt się na to nie zgodzi. To, o czym pani przed chwilą wspomniała, to jest dokładnie nasz projekt i ja sobie wyobrażam, że Rada, kiedy skończy pracę nad certyfikacją, my wyobrażamy sobie taką pracę modułową, dlatego że doświadczenia, żeby też państwo rozumieli, pierwszej kadencji, gdzie często byliśmy ze strony państwa, środowisk, pytani, co wy tam w sumie robicie w tej Radzie. To, żeby państwo rozumieli, my wtedy chcieliśmy projektów całościowych, chcieliśmy dużych zmian. Ale z tego nic nie wychodzi, bo taki duży, jednorazowy projekt trafia do szuflady i nic się nie dzieje. My teraz sobie wyobrażamy to jako takie postępowanie krok po kroku. Zróbmy certyfikację, mamy przyczółek, pójdźmy o krok dalej. I wtedy myślimy o systemie jakimś centralnym online, gdzie to z jakiegoś innego źródła finansowania, a nie z tych wszystkich poszczególnych podmiotów, miałoby być finansowane usługa tłumaczenia online w dowolnym kontekście, który by tego wymagał. Tak? Ze strony osoby głuchej. Plus jakiś może abonament godzin i tak dalej, które osoba ma do wykorzystania. Natomiast chcę państwu jeszcze, bo nie w tej sprawie chciałem zabrać głos najpierw. Otóż chcę państwu też wytłumaczyć, dlaczego decyzje Rady nie zapadną w tydzień, choćby państwo bardzo tego chcieli. Bo państwu się może wydawać, że Rada tam sobie siedzi całymi dniami
nic nie robi, a tu potrzebne są pilne opinie. Otóż niektórzy z Państwa mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje Rada. Rada to nie są tylko przedstawiciele instytucji społecznych, uczelni, ale także przedstawiciele ministerstw. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma swojego przedstawiciela. I ten przedstawiciel nigdy nie zagłosuje za, ma taki sam głos w tej Radzie, jak przedstawiciel strony społecznej. I nigdy ten przedstawiciel Ministerstwa na przykład Spraw Wewnętrznych nie zagłosuje za Państwa propozycją, jeżeli nie będzie wiedział, jakie konsekwencje ma to z punktu widzenia tego ministerstwa. To znaczy, będzie to musiał skonsultować w swoim ministerstwie. Więc żeby rekomendacje Rady rzeczywiście coś znaczyły i żeby minister rodziny, pracy i polityki społecznej mógł je traktować poważnie, no to ci wszyscy przedstawiciele ministerstw też muszą zagłosować za tymi naszymi rekomendacjami. A oni nie zagłosują za w tydzień za tak daleko idącymi. Więc nie podejrzewam, żeby Rada w szybkim trybie zarekomendowała inaczej te rady, niż w takim trybie warunkowym, że konsekwencje finansowe tych rozwiązań są poza kompetencjami rady, prawda? I jedna rzecz, żeby też Państwo rozumieli. W Radzie ci wszyscy przedstawiciele ministerstw muszą też ustalenia pewne czynić w swoich ministerstwach. My na przykład pracujemy teraz, żeby dać Państwu jeszcze jedną informację, pracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości, równolegle do tego systemu certyfikacji, o którym mówimy tutaj, pracujemy też z Ministerstwem Sprawiedliwości nad zmianą w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. To znaczy, żeby do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego także wprowadzić tłumacza polskiego języka migowego. To jest zupełnie niezależne. Osobna ścieżka, bo osobna ustawa od tych prac, o których mówimy tutaj. I to niestety wygląda w ten sposób, że przedstawiciele Rady muszą się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam musi powstać odpowiedni zespół, który się tym zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego z Państwa punktu widzenia może wydawać się, że Rada nic nie robi, bo nie widać efektów, ale my na co dzień pracujemy z ministerstwami, które mają swoje po prostu procedury. To jest ciało inne zupełnie niż zespół taki jak ten, gdzie z przyjemnością moglibyśmy powiedzieć, możemy powiedzieć, jak chcielibyśmy, żeby świat wyglądał. Tam niestety konfrontujemy się z realiami poszczególnych ministerstw. Bardzo proszę. Proszę nacisnąć, mam taką prośbę. Proszę nacisnąć guzik. Poczekajmy chwilę, aż zostanie kamera skierowana na pana. Czy tłumacz wszystko widzi dobrze? Tak, widzę. Tak, czy może trzeba się ustawić inaczej do kamery? Przepraszam, ale obraz mi się zawiesza. Proszę, to proszę przekazać, żeby chwilkę poczekał pan. Pytanie do panów informatyków. Czy nas słyszą? Obraz się zawiesza z kamer. Internet. Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy skierować kamerę tutaj na pana. Bardzo proszę pana tłumacza, żeby... ja wiem, ja włączam mikrofon, więc na mnie idzie kamera. Prosiłabym, żeby kamera była cały czas na osobę migającą, dobrze? I sprawdźmy, mamy możliwość przełączenia, są dwa mikrofony teraz włączone. Bardzo proszę o przełączenie. Dobrze, widzimy pana, który będzie używał języka migowego. Teraz proszę, żeby pan coś migał i spróbujmy, czy mamy łącze. Dobre. Przepraszam, nie jestem w stanie odczytać, bo... Przepraszam bardzo, bo obraz się zawiesza strasznie. Widziałem, że chodzi o tłumacza na żywo i to wszystko. Nie wiem. Pytanie do panów informatyków, czy możemy to jakoś poprawić? Rozumiem, że to jest kwestia bardziej systemu samego. Proszę kamera, żeby cały czas była skierowana na pana, który używa języka migowego na sali. No nie, jakby testujemy. Ja zaznaczałam na początku, że testujemy nowe rozwiązania
i nie jesteśmy w stanie jakby mieć dwóch tłumaczy. Szanowni Państwo, musimy to przez to przebrnąć. Czy pan tłumacz coś widzi? Kamera cały czas, bardzo proszę, żeby nie... Tak, kamera po pierwsze się zmienia, po drugie obraz niestety, ale się zatrzymuje. Kamera się zatrzymuje i obraz, ja nie potrafię czytać niestety. Pan teraz miga w tej chwili, że chciałby tłumacza na żywo, który by tam był i byłoby mu wygodniej. Pan się chyba zdenerwował troszeczkę przez tą sytuację. Czy możemy powtórzyć? Proszę jeszcze raz. Zobaczymy. Niestety teraz obraz mi się w ogóle zatrzymał i obraz jest zawieszony i stoi. Dobrze, to ja teraz mam prośbę ogromną do panów informatyków, żeby nam coś odpowiedzieli. Czy my to jesteśmy w stanie w tej chwili naprawić, czy nie? Ale mnie nie interesuje sieć, proszę pana, bo ja byłam na spotkaniu z dyrektorem informatyki, dostałam informację, że to nie jest za pomocą zwykłego internetu, tylko że to jest za pomocą jakichś specjalnych łączy z wideorejestratora i to nie powinno się zawieszać. Takie zapewnienie dostałam w momencie, kiedy rozmawialiśmy o możliwości łączenia się z nami podczas posiedzenia osób, które są poza tym miejscem, w którym my się znajdujemy. Dostałam informację, że nie jesteście w stanie Państwo zapewnić dobrych łączy internetowych przy połączeniach na przykład przez Skype'a, a to, z czego Państwo korzystacie, są to zabezpieczone łącza, które nie powinny się rwać. Stąd moja uwaga. Dobrze, żeby nie przedłużać, czy ja mogłabym poprosić kogoś z Państwa, żeby jednak przetłumaczył tutaj wypowiedź, żebyśmy nie dyskryminowali wszystkich uczestników? Panie prezesie, czy ja mogłabym pana jednak poprosić o to, żeby pan nam przetłumaczył? Przepraszam najmocniej, że do pana się zwracam, ale... Spróbujemy przetłumaczyć razem z Maciejem Kowalskim. No, razem spróbujemy przetłumaczyć. Nie, no, migaj, a ja będę mówić. Jeszcze sekunda. Bardzo proszę, żeby kamera była cały czas na pana, który miga. Cały czas. Jest włączony mikrofon. Powinien być dobrze. Pokażcie tylko pana z innej kamery, żeby inne osoby, które siedzą na... działy. Które? Nie, nie. Która kamera? Szanowni Państwo, poprosimy o pokazanie pana z innej kamery, żeby był widoczny zarówno przez osobę, która będzie... Dobrze, tylko prosimy o włączenie mikrofonu tamtego i wyłączenie tego. Sprawa dotyczy problemów z tłumaczem języka migowego.
czy o sytuacje, które są nagrywane. Że instytucje, oszczędzają i nie zawsze chcą zapewniać usługę tłumacza online. I proponuję, pani poseł proponuje, czyli że w 30, ale kto ma tą prezentację? Że ty teraz masz, tak? Znaczy on chciałby pokazać prezentację, jak rozwiązać problemy z tłumaczem online. Na następnym posiedzeniu zespołu mam 30-minutową prezentację, chciałby pokazać, jakby to rozwiązać. Teraz jak można zaoszczędzić środki właśnie na tłumaczenia. I chcę krótką prezentację na kolejnym posiedzeniu zespołu przedstawić. Dobrze, szanowni państwo, bo my musimy zamykać to posiedzenie dzisiaj. Natomiast druga sprawa. Ustawa jest zadowolona z tych zmian z prac. Bardzo ważny jest główny cel, żeby był polski język migowy. Już wiele lat był system, nie wszyscy głusi rozumieli system językowo-migowy. Teraz zmieniamy na główny, na polski język migowy. System może być, natomiast jakby główny jest polski język migowy. Tak, tak. System jest jakby w tam dalszej kolejności. Tłumacz certyfikowany z polskiego języka migowego, jeżeli on będzie z polskiego języka migowego, to z systemu też będzie znał. Natomiast jeżeli ktoś będzie certyfikowany tylko z systemu języka migowego, nie będzie znał polskiego języka migowego, nie będzie potrafił właściwie przetłumaczyć. Tak, tak. I trzyma za wprowadzenie certyfikacji tłumacza polskiego języka migowego w tym roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No dobrze, tylko pytanie, czy będziemy mieli możliwość tłumaczenia. Spróbujemy jeszcze raz. Zgłasza się nowa osoba. Bardzo proszę, żeby kamera była skierowana na tą osobę. Proszę przekazać, żeby włączyła mikrofon, żeby się świecił na czerwono. Pan, który chce zabrać głos, niech włączy mikrofon. I bardzo proszę, żeby teraz kamera była całkowicie skierowana na pana. Zobaczymy, czy będzie pan widoczny i zrozumiały przez pana tłumacza. Obraz jest tak, że cały czas mam piksele na obrazie i się zatrzymuje obraz często, więc... A czy to nie jest tak, że to po pana stronie są jakieś problemy? Może pan ma zły monitor? Nie wiem, czy to jest moja wina, naprawdę. Ale pytanie, nie, raczej pytanie, czy pan jakby... Często tłumaczy też w drugą stronę, że widzi pan na swoim monitorze osobę migającą. Czy miał pan takie problemy dotychczas? Wcześniej nie było takich problemów. Teraz, tak jak pani powiedziała, próbujemy jakby ten system. Wcześniej tylko tłumaczyliśmy w jedną stronę, tak? Czyli w stronę, że tylko migamy. Nie było odbioru. Natomiast teraz przy tym nowym programie, który jest teraz, mamy też możliwość w drugą stronę. Niestety obraz po państwa stronie jest tak rozmazany, że nie jestem w stanie odebrać, co migają osoby niesłyszące, tego tłumaczyć. Dobrze, to teraz do panów informatyków. Czy jesteśmy w stanie pokazać pana, który będzie tutaj na sali migał, czyli mówił językiem migowym?
Przepraszam jeszcze chwileczkę, tutaj rozmawiałam z panem odpowiedzialnym za kwestie techniczne. Jeżeli jeszcze raz mogę poprosić pana Kotniewicza, żeby tłumaczył, ale już ze swojego miejsca. Pan Daniel? Panie Danielu, możemy pana poprosić o tłumaczenie, dobrze? To proszę, niech pan włączy mikrofon swój. Oczywiście, dobrze. Będę tutaj tłumaczył wypowiedź pana Stanisława Porowskiego. Dobrze, oczywiście. Panie Danielu, tylko pan bliżej mikrofon, bliżej, żeby było pana dobrze słychać. Pan włączy ten mikrofon, żeby się świecił na czerwono. Pan Porowski też musi mieć włączony mikrofon. I teraz kamera musi być tak ustawiona, żebyśmy wszyscy widzieli, co pan Porowski miga. Nazywam się Stanisław Porowski. Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. Mam tutaj pismo przygotowane, skierowane do pani przewodniczącej zespołu. Chciałbym poruszyć, mam tutaj oczywiście wskazane w tym piśmie 3 postulaty, ale tutaj nie chcę się tutaj dublować z pozostałymi osobami, tutaj już kwestie zostały wcześniej poruszone. Mam 3 postulaty, ale tutaj, tak, nie chcę się dublować, to wszystko, te postulaty są zbieżne, które tutaj wcześniej były omawiane. Tak. Dotyczy, tutaj będę omawiał tutaj pierwszy postulat dotyczący nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się. Jeżeli chodzi o placówki służby zdrowia, na przykład szpitale, są bardzo duże problemy, na przykład policja... Ja przepraszam, muszę przerwać. Proszę pana tłumacza, żeby przerwał. O tym rozmawialiśmy już wielokrotnie. Pan Porowski składa bardzo dużo pism, za co ja bardzo dziękuję, ale dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o ustawie. Tylko, bo musimy już kończyć. Ja przyjmę pismo, zapoznam się z nim, ale dzisiaj rozmawiamy tylko o ustawie. Jesteśmy już po czasie, więc bardzo przepraszam, ale nie ma dzisiaj możliwości prezentacji tego pisma, dobrze? Na następnym posiedzeniu można jak najbardziej. Szanowni Państwo, musimy zamykać. Ogromna prośba jest do, no tak jak mówię, do Polskiego Związku Głuchych, też do pani Małgorzaty Piątkowskiej, bo wspomniała o pewnych rozwiązaniach, które są. Ja chcę jak najszybciej przesłać ministerstwu naszą ustawę. Tak jak pani dyrektor zauważyła, musimy przygotować do tego przynajmniej wstępne szacunkowe wyliczenia. Bez państwa pomocy tego nie zrobię. Więc im szybciej pomożecie mi to w jakiś sposób, oczywiście w oparciu o ten druk senacki, możemy się podeprzeć tym, możemy zerknąć do tego, jak było w 2012 roku, chociaż wiadomo, że te stawki się zmieniły i ilość urzędów też, ale to możemy to pobrać i zastosować jakiś mechanizm wyliczania tego kosztu. Rozumiem, że w międzyczasie pojawił się nowy, alternatywny pomysł na korzystanie z centralnej usługi języka migowego, ale o tym przez rok naszych debat nie było mowy. W związku z tym ja bym teraz nie wywalała wszystkiego w kosmos. Do tego oczywiście możemy wrócić, ale skoro mamy wypracowany druk, to bym się raczej trzymała tego, co wypracowaliśmy, bo tak jak pan Kotniewicz zauważył, my nigdy po prostu nie zrobimy kroku do przodu. Więc prośba ogromna do całego środowiska, żeby jak najszybciej pomogło mi sfinalizować kwestię przygotowania kosztów tej ustawy, wprowadzenia tej ustawy. To jest bardzo ważne, bez państwa pomocy ja tego sama po prostu nie będę w stanie zrobić. Ja będę pisała uzasadnienie do ustawy, bo to też musimy przygotować, a państwa bardzo proszę o wsparcie w przygotowaniu kosztów ustawy. Nie muszę tłumaczyć, o co chodzi, to można zerknąć do innych druków, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przede wszystkim chodzi o szacunkowe wyliczenie przy różnych metodach korzystania z tłumacza, czy to będzie osoba na żywo, czy to będzie na przykład taka usługa online, przy różnych formach korzystania z tłumacza języka migowego, jakie mogą być szacunkowe koszty ustawy.
To ogromna prośba do środowiska i tak jak mówię, od, że tak powiem, też Państwa wkładu pracy w to zależy to, kiedy wyślemy ustawę do ministerstwa i ewentualnego wdrożenia tej ustawy, tych zapisów wypracowanych na zespole przez ministerstwo. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jeśli mogłabym poprosić Panią Dyrektor też o zostawienie w sekretariacie jakiegoś kontaktu do siebie, to też byśmy bezpośrednio do Pani Dyrektor przesłali. Dziękuję Państwu ślicznie i przepraszam najmocniej za kłopoty techniczne. Tak jak wspomniałam, korzystamy chyba drugi raz, trzeci z tego. Jeszcze pewne rzeczy dogrywamy, ale najważniejsze, że jest wola po stronie Sejmu, że tutaj panowie pracują, technicy udoskonalają te połączenia. Mam nadzieję, że z każdym posiedzeniem będzie coraz lepiej dla Państwa komfortu i wygody przede wszystkim. Także proszę o zrozumienie i przepraszam za dzisiejsze problemy. Bardzo dziękuję Państwu. Do widzenia.